Siemanko drodzy widzowie, witam was serdecznie w podcaście Drzewo Rozkmin. Marian Ziółkowski moim gościem. Witam, cześć wszystkim. No i co, dzisiaj taki luźny Marian, program, w którym będziemy mogli sobie porozmawiać o przeróżnych rzeczach. No oczywiście głównie będzie MMA, ale dookoła tego MMA pewnie zahaczymy o kilka istotnych spraw. Przede wszystkim chciałbym cię zapytać o początki tutaj, żebyś naszym widzom troszeczkę powiedział o swoich początkach. W ogóle dlaczego wybrałeś MMA i czy pamiętasz swój pierwszy trening? No początki. Chociaż w sumie mógłbym powiedzieć, że początek to taki 2007 rok. Co prawda wtedy oczywiście jeszcze nie trenowałem, miałem 17 lat, no bo jak wiesz, jestem z rocznika 90, więc miałem 17 lat i grałem jeszcze wtedy, traciłem czas na tą piłkę nożną. Naprawdę wiele razy to mówiłem, że żałuję, że w swoim życiu młodocianym nikt mnie nie wysłał na żaden boks, czy na jakieś jiu-jitsu, czy na zapasy, ale też akurat w tym okresie pamiętam, że był problem z kasą u nas w domu i to było zawsze za dużo pieniędzy, żeby płacić co miesiąc składkę. To było zawsze jakieś od 50 do 100 miesięcznie. No, jak chciałem trenować u mnie w szkole, było taekwondo, to z kolei trzeba było jeszcze kupić kimono, więc to w ogóle odpadało. I tak naprawdę zacząłem, cały czas grałem w piłę przez moich kolegów z podstawówki, z gimnazjum, po prostu za kolegami szedłem, oni grali w piłkę, no to robiłem to z nimi, ale czułem gdzieś tak w sobie, że sport drużynowy nie jest do końca dla mnie. Nawet nie podobało mi się to, jak dostałem piłkę, że już 9 gości czeka, żebym im podał praktycznie, wszyscy się drą. I już czułem taką jakąś presję, że nie mogę do końca zrobić to, co chcę, bo już gdzieś inni oczekują pewne rzeczy ode mnie. I myślę, że to już troszeczkę mnie blokowało. I naprawdę czułem, że ten sport indywidualny będzie bardziej dla mnie. Zawsze oglądałem Van Damme, to myślę, że można nawet powiedzieć, że od tego się wszystko zaczęło, jakaś miłość do sztuk walk. Właśnie przede wszystkim Van Damme. Oczywiście były filmy ze Schwarzeneggerem, ze Stallonem, ze Stevenem Seagalem. Karate Kid? Oglądałem. Fajny był. Ale jednak robiło na mnie wrażenie chyba jak Van Damme walczył z niesprawiedliwością. To mi się podobało i to robił jeszcze w piękny sposób. No bo wiadomo, Schwarzenegger był napompowany i rzucał tymi swoimi rywalami. Stallone też coś tam siłowo rozwiązywał. Seagal, on z Aikido się wywodził, więc coś tam była jakaś technika, ale też to było takie... Wydawało się mało prawdopodobne, żeby tak złapać za dłoń gościa i nim rzucać po całym pokoju, a Van Damme jakby nie było, no nie dało się wyreżyserować jego rozciągnięcia, to jak pięknie kopał i chyba to tak sprawiło taką pierwszą miłość i naprawdę tych filmów z Van Damme'em obejrzałem od groma. Nie wiem, czy nie wszystkie, jakie się dało w tamtym czasie. Więc ta miłość już była zaszczepiona do tych, można powiedzieć, do takiej, nie powiem, jakiejś przemocy, ale do tych sztuk walk, do tego, że jak ktoś na ulicy zacznie, ktoś czy jest jakaś niesprawiedliwość, czy kogoś będzie trzeba obronić, czy samego siebie, to już mnie pociągało to, że można to zrobić i jeszcze w takim pięknym stylu. No i właśnie w tym 2007 na Extreme Sports, bo akurat to były lata, gdzie mieliśmy kablówkę, tam zawsze, jak sam wiesz, tam zawsze były, przede wszystkim program polegał na tym, że jeżdżą na deskorolce. Fajny dosyć klimat, ale na dłuższą metę nie było co oglądać na tym programie. I nagle patrzę któregoś dnia, a tam goście w klatce się biją. I Extreme Sports wykupiło prawa do gal mniej więcej od UFC 20 do 35, coś takiego. Mieli tam z 10 czy 15 gal, które w kółko zapętlili i cały czas je puszczali. I jak to zobaczyłem, to naprawdę byłem w dużym szoku. Że w ogóle coś takiego istnieje. Człowiek zawsze wiedział, że jest boks, ale boks o tyle miałem problem z tym, że wydawał się trochę zbyt brutalny, że jak widziałem tych zawodników już pod koniec kariery, no widziałem, że wielu z nich ma Parkinsona, wielu z nich ledwo mówi, no nie wyglądali jakby byli w najlepszej formie i to mnie trochę odstraszało, że jednak te obrażenia są bardzo znaczące. No i jeszcze dodając ta historia z tego 2007, że potem właśnie wjechał ten Ultimate Fighter. Extreme Sports wykupiło jeszcze prawa do pierwszego sezonu Ultimate Fightera i jak właśnie obejrzałem to, no to już w ogóle zakochałem się w tym sporcie, bo jeszcze miałem te przeświadczenie, że ten sport, wchodzenie do tej klatki, ci goście, którzy się tam biją, to są normalni goście. Naprawdę w porządku ludzie, nie właśnie jakaś patologia czy jakiś margines, wychodzą do klatki, biją się, bo ich bito w domu lodówką. Wynikało to z innych rzeczy. I myślę, że to było chyba
to był taki, taki moment, w którym poczułem miłość do tego sportu. No i mniej więcej gdzieś 2 lata później, kiedy udało mi się zarobić pieniądze na to, żeby trenować, bo wiedziałem, że to też będzie kosztowało ze 100 czy tam 100-120 za miesiąc płacenie za te treningi, pojechałem do Anglii właśnie w 2009 w wakacje. Popracowałem tam troszeczkę, miałem jako kelner, miałem problem z angielskim, pracowałem na kuchni, obierałem kartofelki, jakieś różne warzywa i się też i się zmywało, więc można powiedzieć, że taka trochę klasyczna droga, ale też nie trwało to długo, no bo to były praktycznie 2 miesiące wakacji, wróciłem we wrześniu do Warszawy, wpisałem sobie w Google klub jakiś tam MMA Warszawa, wyszło Valetudo, Okliński Team, no i tam poszedłem i tak to się zaczęło. Też pamiętam, że trener Okliński gdzieś już na drugim czy trzecim treningu zrobił taką przecenę, że 500 zł za cały rok, a normalnie tam kosztowało 120. No to myślałem, Jezu, idealnie, zapłaciłem te 500 stów i tak naprawdę od tamtej pory już nigdy nie musiałem płacić za treningi trenerowi Oknińskiemu, nigdy mnie nie gonił, żebym płacił, bo byłem zawodnikiem, który praktycznie od razu pojechał na zawody, po 3 miesiącach odkąd poszedłem pierwszy raz na trening i od tamtej pory już dzięki temu, że startowałem, to trener jakby nie, od tych zawodników to zawsze każdy wiedział, że od chłopaków, którzy trenują, którzy startują amatorsko czy później zawodowo, oczywiście nigdy już nie brał pieniędzy za tą składkę. Brał od tych, którzy nie startowali, którzy bardziej rekreacyjnie do tego podchodzili. A jeszcze jakbym miał powiedzieć mój pierwszy trening, pamiętam mój pierwszy trening, można powiedzieć, że on był pod właśnie okiem trenera Oknińskiego. I pamiętam też, że byłem ciekawy w ogóle, co to jest za osoba, bo wcześniej mi mówili, że jest taki gość. Kiedy w ogóle o nim też usłyszałem, to był wtedy w zakładzie karnym, w więzieniu i w ogóle nie wiedziałem, co to jest za osoba. I tak robiło to na mnie w jakimś sensie wrażenie. Przyszedłem na ten trening i pamiętam, że na treningu był Krzysztof Jotko, był Marcin Naruszczka, był taki Marek Cieślikowski. Pamiętam Marka jeszcze. Tak. No. Był Tomek Kurowski, ksywa Korba, chyba, tak? Świętej pamięci. Dokładnie. I był jeszcze jeden chłopaczek, który tam, nie pamiętam jak się nazywał, akurat miałem szczęście z nim tylko robić, bo ja wtedy, no to był mój pierwszy trening. I oni robili sparing Cieślikowski właśnie z tym z Tomkiem, a Marcin z Krzyśkiem Jotko. I pomyślałem sobie, kurde, naprawdę ostry trening, bo założyliśmy te wielkie kaski, małe rękawiczki jak w tych na walkach zawodowych i pełna jazda. Jak zobaczyłem to, pomyślałem, o kurde, co tu się dzieje. Ja dostałem tego gościa trochę słabszego, ale też ważył, ja wtedy ważyłem 70 kilo, no byłem dosyć wysoki, bo w końcu zacząłem rosnąć. Byłem wysoki, ale bardzo chudy. A ten, pamiętam, chłopak ważył tam z 80 kilo. Zaczęliśmy sparować i coś tam go kopnąłem na głowę, jakiś Supermana Puncha zrobiłem, jakąś balachę z dołu zrobiłem, przez to, że właśnie oglądałem te walki w UFC. Już widziałem mniej więcej wzrokowo, wiesz, no, mężczyźni są wzrokowcami i jak ktoś ma do tego jakieś predyspozycje, patrzy i widzi, to można się naprawdę bardzo dużo nauczyć z samego obserwowania. I pamiętam, że dobrze mi poszło i nigdy nie zapomnę słów trenera Oknińskiego, który po treningu do mnie podszedł i powiedział, że pamiętam jego słowa, że jesteś kotem, że naprawdę jesteś bardzo dobry, masz duży talent. Tak zaczął mi mówić, nakręcać i pamiętajcie, że to był trochę dla mnie taki, może nie szok, ale coś naprawdę miłego, bo jak przez lata grałem w tę piłkę nożną w różnych klubach warszawskich, to naprawdę potrafiłem słyszeć średnie słowa na swój temat, że za słaby, że nie nadaje się do gry w piłce zawodowej, raczej do jakiejś okręgówki. Wiele naprawdę takich ciężkich słów usłyszałem, raczej może na 5-6 klubów, które miałem piłkarskie, może tylko jeden trener, rzeczywiście widziałem po nim, że coś we mnie widzi, ale większość trenerów raczej mnie pomijało, a wręcz przeciwnie, w drugą stronę, więc tutaj już na pierwszym treningu MMA naprawdę takie słowa, jakie usłyszałem od trenera Oknińskiego, sprawiły, że pomyślałem sobie, kurczę, jaki fart, może jakimś cudem będę w tym dobry. No i tak to się zaczęło. Mam to pytanie od widza właśnie, a propos tych początków. Czy trener Mirek faktycznie musiał budzić Mariana na treningi? Przez pierwsze lata... Dobrze, że fajnie, że zadałeś to pytanie, bo to
im więcej pytań, tym więcej będzie tych mitów obalonych, a ja sam siebie też nie chcę się tłumaczyć, nie o wszystkim też pomyślę, żeby to naprostować. Żeby ludzie wiedzieli już, nie pytali się, nie wierzyli trenerowi Ochnińskiemu w pewne rzeczy, tylko właśnie zapamiętali co teraz mówię. Pierwsze lata treningów, jakie były, w ogóle trener Ochniński nie prowadził porannych zajęć. Prowadził na WF-ie, które te zajęcia były o 20, czyli dla mnie idealnie, bo jestem naprawdę typowym nocnym markiem i to jest, wiem to na 100%, że właśnie tak jestem taką osobą. Zawsze w nocy się uaktywniam, zawsze w nocy mam najwięcej sił. I po prostu dla mnie idealnie wtedy były te treningi właśnie na 20 i tak zawsze mówię czy trenerowi Joczowi, czy Gutowskiemu, że cieszę się, że te walki są wieczorami, tak nawet późno, bo dla mnie to jest idealnie. Nie ma nic lepszego. Jak na Almy trzeba było jeździć rano. Z rana, to była tragedia. Człowiek walczył już z tym, że sam się średnio czuł. Więc treningi były przez pierwsze 3-4 lata były tylko na 20, a potem rzeczywiście, zwłaszcza jak połączyliśmy się z klubem Nastula, tak, z Nastulą, było Nastula Kniński Team, no to wtedy rzeczywiście te treningi było 11, no i wtedy troszeczkę było, rzeczywiście był z tym problem, że potrafiłem no nie przechodzić przez to, że nie wstawałem. I było parę, może było tak, że z raz czy dwa razy do mnie zadzwonił, ale nie było tak, że to było regularne, że dzwonił i podjeżdżał i pukał pod moje drzwi, bo nigdy nawet nie wiedział, gdzie mieszkam. Ja mieszkałem na osiedlu Arbuzowa, a tam się urodziłem, tam się wychowałem całe moje życie, a trener Ochniński mieszkał w Wilanowie, czyli tak praktycznie jak jechał na północ Warszawy na AWF czy do Nastuli, no to przejeżdżał obok mnie. Więc naturalnie wychodziło, że mnie po prostu zabierał na treningi, ale nie było tak, że pukał, tak jak on gdzieś powiedział, że pukał w drzwi moje. Nigdy nawet nie widział mojego bloku, w którym mieszkałem. Więc po prostu były sytuacje, gdzie mnie, oczywiście nie mówię, że mnie nie ganiał na treningi, że nie mówią, że czemu mnie nie było, czemu nie przyszedłem, żebym przyszedł. Oczywiście było coś takiego, ale nie było tak, że mnie budził rano, że było to tak bardzo regularnie. No i najbardziej to było odczuwalne, jak walka się zbliżała, że potrafiłem nie przyjść wtedy, kiedy powinienem przyjść. I wtedy trener właśnie miał do mnie pretensje i był z tym lekki problem. Ale no, ale to naprawdę jest mit, że mnie budził rano, że mnie ciągał na treningi. No to bez przesady. Jest to pytanie również od widza. Jaką sztukę walki byś wybrał, gdyby nie MMA? Ciężko. Z jednej strony uwielbiam kopnięcia. Jak widzę, jak ktoś pięknie kopie właśnie w tym taekwondo, to robi to na mnie olbrzymie wrażenie. Naprawdę olbrzymie i bardzo mi się podobała zawsze sztuka walki, w której są łączone kopnięcia, ale z drugiej strony jak odkryłem brazylijskie jiu-jitsu, jak zobaczyłem, że jak to jest bardzo, jak bardzo ciekawa jest to sztuka walki, jak bardzo techniczna, jak takie, no można powiedzieć, praktycznie szachy. Też właśnie dużo zależy od tego, kto w stopień wtajemniczenia, kto zna więcej technik, kto je robi szybciej, kto jest o krok w tej walce jiu-jitsu. No to myślę, że chyba brazylijskie jiu-jitsu. I też to, że jak zacząłem to trenować, to praktycznie już po miesiącu treningu, po miesiącu dwóch, czułem, że wielu mężczyzn na świecie nie da mi już rady. Te jiu-jitsu tak zmieniło całą grę. No bo wiesz, na ulicy każdy ręką potrafi machnąć, prawie każdy umie wejść w ten kocioł i rozpuścić ręce. Niektórzy robią to mniej zgrabnie, niektórzy bardziej, niektórzy mniej lub bardziej agresywnie. Ale na ziemi nikt tego nie ogarnia. Jak jest walka na ziemi, nikt tego, każdy łapie za głowę, jest tarzanie i w ogóle nie jest to dla nikogo intuicyjne. Jak trenowałem te 2 miesiące jiu-jitsu, to już na tyle zebrałem już techniki, jakieś umiejętności walki, że czułem, że mało kto będzie mi w stanie dać radę na ulicy, bo mu wjadę w nogi, boczna, dosiad i gość nie będzie wiedział, co się dzieje. I to sprawiło, że poczułem coś... Naprawdę jakąś taką konkretną praktykę, bo nie byłem pewny, czy jak będę trenował boks, czy kickboks, czy zapasy, to czy będę rzeczywiście potrafił, czy będzie miało to jakąkolwiek praktykę. Nie mówiąc o tym, że nawet nie wspominałem o tym, ale w 2006 albo 2007 poszedłem na chwilę na Krav Magę. Miesiąc tam chodziłem. Tragedia. Ja rok chodziłem na Krav Magę. Ale z racji tego, że w Garwolinach mieszkałem, wtedy jeszcze nie było MMA, wróciłem do Garwolina na jakiś czas z Copacabana od Jurasa i ta Krav Maga wydała mi się taka najbliższa tego MMA mimo wszystko, nie? Okay. Ale rzeczywiście,
no nie było to do końca. To z każdą akcją zaczynasz od kopa w jaja, nie? Ty kończysz na kopa w jaja, dokładnie, dokładnie. To samo było. No, nie, zbyt dużo teorii, nawet te akcje, to wszystko, kombinacje. To człowiek najpierw musi się nauczyć porządnie bić lewy prosty, żeby potem składać, robić całą kombinację z pięciu ciosów i jeszcze na koniec kopnąć w jaja. To... No, wydawało mi się to właśnie mało praktyczne i tym bardziej właśnie jak odkryłem te jiu-jitsu, to zobaczyłem, że to jest naprawdę bardzo mocno praktyczne i wielu ludzi, którzy na przykład boją się, nie wiem, są słabej budowy, czy czują, że nie mogliby obronić swojej dziewczyny, niech pójdą nawet na pół roku potrenować jiu-jitsu, już to dużo zmieni. No na pewno, a powiedz mi Marian, bo tak śledząc twoją karierę, bardzo dużo czasu spędziłeś w PL MMA. I tam ogólnie jako na zawodnika masz dużo walk, ale bardzo dużo walczyłeś tam czasu. To było tak, że po prostu trenowałeś u trenera Oknińskiego i z racji tego, że on był organizatorem, to automatycznie tam byłeś wrzucany? Czy jak patrzyłeś wtedy na swoją karierę w ogóle? Czy myślałeś, kurde, no, walczę w tym PLMA, ale mam gdzieś inny cel, czy walczę, bo walczę, na razie się tym nie przyjmuję? No chyba to, co powiedziałeś, przez to, że to były też lata, gdzie nie było dużo gal w Polsce, naprawdę mało gal były robione, KSW robiły 2-3 gale w roku i było bardzo trudno tam się dostać. Było naprawdę. 6 walk czasami na tych galach jeszcze. Dokładnie. Dokładnie, i było naprawdę tam trudno się dostać, tym bardziej, że nigdy trener Okniński nie miał dobrych kontaktów z organizatorami KSW, więc to praktycznie było niemożliwe i zawsze trener nam, ogólnie trener Okniński, przepraszam, zawsze był no, takim zwolennikiem UFC. Zawsze UFC. Kto nie przychodził, każdy chłopak, który miał jakiś trochę więcej talentu, trochę więcej predyspozycji, zaraz słyszał o tym, że celem najfajniej było UFC. Tym bardziej, że też trener Okniński był zawsze, nie był zwolennikiem brania dopingu. Zawsze mówił chłopakom, którzy zastanawiali się, którzy nie chcieli, którzy nie chcieli w ten sposób rozwijać swojej kariery, zawsze było, nie było tak sumienie, trzeba wjechać na to, bo inaczej nie da rady, tylko zawsze raczej jego takim domyślnym sposobem na prowadzenie kariery było właśnie to, żeby starać się na czysto, bo jak będzie się chciało pójść do UFC, no to wtedy zaczną być problemy. Wiadomo, co mam na myśli. Przy odstawieniu tego. Więc tak, przez to, że trener Okniński doszedł do wniosku, że praktycznie ma grupę zawodników, też zaczął rozwijać swoje filie i w Grudziądzu, i w Białej Podlasce, pamiętasz, było tam, to było Poland Top Team, coś takiego. Poland Top Team? Tak, Poland Top Team, dokładnie. I w Białymstoku, więc naprawdę było sporo tych filii i nagle sporo się narobiło tych zawodników i nagle okazało się, że w sumie za bardzo nie mamy gdzie się bić, a jak już nas brano, to często na jakieś bomby wystawiano. Tak, żeby na jakieś mięso, do gości, z którymi często byłoby ciężko wygrać. Więc ten Okniński doszedł do wniosku, że najlepiej robić samemu galę. Nie mówiąc o tym, że tak, bo on był prekursorem, chyba jako pierwszy w Polsce robił galę MMA, które leciały wtedy na Polsacie gdzieś w nocy. Pierwsze walki w klatkach. Tak, pierwsze walki w klatkach. Jest pamiętna walka, może jeszcze jest na YouTubie. Maćka Kowalskiego tak, czy nie? Nie, Michała Maternisty z Tomaszem Janiszewskim, Kongo. Co tam się działo? Jest ta walka. Znaczy, widziałem ją jakiś czas temu, nie chcę wam, drodzy widzowie, mówić, czy jest, czy jej nie ma, bo nie jestem pewien, ale na pewno była, a skoro była, to w internecie nic nie ginie. Dokładnie, tak. Ale świetna awanturka tam była. Więc to mówi nam o tym, że ten Okniński ogólnie miał ciągotki do tego, żeby robić swoje gale, żeby robić coś swojego. No i właśnie dzięki temu, że zaczął robić te gale, no to wielu z nas, wielu jego wychowanków, wielu chłopaków, nie tylko wychowanków, bo tak naprawdę tylu chłopaków z całej Polski się biło na PLMA, to sprawiło, że mogliśmy zacząć budować swoje rekordy, swoje kariery. Oczywiście nie chodziło o to, żeby to była fabryka nabijania rekordów i żeby sobie narobić 10-0 i wtedy iść do UFC, ale rzeczywiście trener Okniński mądrze potrafił budować kariery zawodnikom i ja sam jako trener też na pewno gdzieś z tego będę czerpał. I oczywiście, żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem, że mam młodego zawodnika, młody talent i pierwsze 5-6 walk, załóżmy, już przeszedł na zawodostwo, bo w amatorce miał już tam 30
30-40 walk, już się poobijał i teraz zaczynamy zawodostwo. I pierwsze 5-6 walk to totalne jakieś leszcze, żeby wejść i wyjść. Jak w boksie, nie? Dokładnie. Nie, ja nie jestem tego zwolennikiem. Dla mnie, ja uważam, że to powinno być tak, że pierwsze dwie walki z zawodnikami albo równymi, albo nawet słabszymi niż ten chłopak, o którym tutaj teoretycznie mówię. Trzecia walka już właśnie z takim mniej więcej na podobnym poziomie, żeby już przyzwyczajał się, że te walki mogą być już trudniejsze. I potem znowu ktoś słabszy, znowu ktoś lepszy. I tak pomalutku, żeby jakby miał ten rekord 8-0 czy 8-1, 8-2, no to żeby tam w tym rekordzie było już dwóch, trzech zawodników takich solidnych, którzy będą jakimś wyznacznikiem. No więc ten Rokniński mniej więcej tak właśnie robił. I cały czas mieliśmy gdzieś w głowie, żeby budować siebie jako zawodnika, walczyć z lepszymi, gorszymi, żeby tak czy inaczej, żeby stawać się coraz lepszy i gdzieś właśnie na końcu tej drogi do jakiejś dobrej organizacji, chociażby właśnie do tego UFC. Więc ja tak naprawdę nie czułem problemu z tym, że wiele swoich walk na początku kariery były na PMA, bo tak naprawdę po czasie mogę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny trenerowi Oknińskiemu, no bo tak jak sam powiedziałeś, teraz mam 32 lata, a tych walk naprawdę zacząłem dopiero w wieku 19 lat trenować, w wieku 21 pierwszy raz na pierwsza walka zawodowa i tak dużo tych walk udało się stoczyć, więc po czasie jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny i cieszę się, że sam wziął się za ten rynek MMA, że robił te gale. No i do tej pory jest rekordzistą w Polsce, na razie jeszcze nikt nie przebił ilości gal, które on zrobił. No, KSW się powoli zbliża, ale jeszcze troszeczkę brakuje. Chciałbym zaraz zakończyć temat Mirka Oknińskiego, ale no, w takim kompleksowym materiale musi paść to pytanie. Czy ty masz jakiś syndrom taki... No bo często trener Okniński powtarza, że go zostawiłeś po trzebie, że on zachorował, wszyscy odeszli, został tylko Szymon Kołecki, co już nieraz ustaliliśmy, że nie do końca jest prawdą. Natomiast czy ty masz jakiś taki syndrom, na przykład, czy miałeś problem teraz, jak doszło do rozłamu w WCA? Którą stronę wybrać właśnie może w związku z tym, że nie chciałbyś, żeby jakiś trener ci mówił, że znowu od niego odszedłeś? Ale nie chodzi się o żaden sztokholmski syndrom. Nie. Chodzi mi o to, że może chciałeś na przykład zostać trenerem Joczem, bo nie chciałeś opuścić go jak trenera Oknińskiego. Wiesz, o co chodzi. Gdzieś... Rozumiem. Oczywiście. Syndrom sztokholmski. Kto wie, niektórzy mogą mieć. Jeszcze z trenerem Oknińskim, który jest takim, wiesz, dominującym gościem. Nie miałem w głowie czegoś takiego, że już byłem na świeczniku, że zostawiłem trenera Oknińskiego. Wielu ludzi, mimo że to było prostowane 30 razy, to wielu ludzi dalej, jakie by się dowody nie dało, im będzie wygodnie. Historia, że Marian był tym złym. Bo czemu nie? Niech tak będzie. Więc miałem gdzieś to w głowie na pewno. Ale chyba nie. Chyba dla mnie przede wszystkim najważniejsze było to, żeby w danej sytuacji zachować się jak najbardziej w porządku. I nawet jeśli bym odczuwał to, że już jestem na świeczniku przez to, że zostawiłem kiedyś trenera... Zostawiłem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że zostawiłem, bo dla mnie różnie... Można powiedzieć, że okoliczności, w których to się stało, zostawiliśmy siebie nawzajem. Tak bym bardziej to... Uważam, że jest to bardziej sprawiedliwie powiedziane. Ale załóżmy, że, no, załóżmy, że cały czas mam w głowie to, że ci ludzie gdzieś wiedzą, że ja jestem tym przysłowiowym zdrajcą, to gdybym nie chciał zostać z trenerem Joczem, to bym z tego powodu z nim nie został. Nie, na pewno by czegoś takiego nie było. Zawsze staram się w danej sytuacji zachować jak najbardziej uczciwie. Uczciwie i sprawiedliwie. Oczywiście mi nie zawsze jest łatwo, bo nieraz sytuacja jest taka, że co by się nie wybrało, to ktoś zostanie poszkodowany. Ale no, w takich momentach nie można być, uważam, tchórzem i dyplomatą, tylko nieraz, tak jak właśnie teraz mamy świat, gdzie się co chwila mówi, że nie wszystko jest czarno-białe, że są różne odcienie i wszystko nie jest takie łatwe. Oczywiście w wielu tematach tak jest, ale są też tematy, w których można konkretnie powiedzieć tak lub nie. Ale ludzie starają się, widzę, unikać tego, bo jest to, właśnie mówię, nie jest to dyplomatyczne, nie jest to może intuicyjnie... sprytne dla tego kogoś. Może wiesz, zawsze jak wybierzesz konkretnie, opowiesz się za jedną stroną, to druga od razu cię, no nie powiem, jedzie, ale stajesz się wrogiem drugiej strony albo są jakieś przez to problemy.
Więc konkretnie, no, można powiedzieć, że jakie nie byłyby okoliczności tego, co powiedziałeś, i tak bym w tej sytuacji wybrał. No, poszedł po prostu za trenerem Joczem. Byłem jego, jak przyszedłem do WCA, stałem się jego konkretnie zawodnikiem. Trener Anzor nie był, nie poczuwał się, żeby być konkretnie zawodnikiem wielu chłopaków z grupy zawodniczej. On raczej skupiał się na grupie amatorskiej. Naprawdę tam bardzo dobrą grupę amatorską sobie wypracował i widziałem, że tam bardziej się w tę stronę większe było skupienie, a z kolei Arbi nie prowadził zajęć, nie był w naszych głowach jako ktoś, kto jest trenerem. Więc to było naturalne. No, przyszedłem do klubu, od razu moim trenerem został Robert. Ja potrzebuję trenera, który jest dla mnie, który jest sporo starszy ode mnie, który ma też duży autorytet. Ja potrzebuję takiej osoby w swojej karierze, no bo jak wychodzimy do tej walki, no to przydałoby się, żeby ktoś był za tą klatką, ktoś, kto właśnie czuje, że z nim możesz iść na wojnę. Więc to było naturalne, że jak poszedłem do WCA, że zacząłem być z trenerem Robertem Joczem i jak cała ta sytuacja zaczęła się dziać, no to jasne było dla mnie, że gdzie on nie odejdzie, ja odchodzę z nim. Mam tu pytanie od widza a propos tego, o czym teraz rozmawiamy. Czy aktualnie możesz bez problemu przychodzić do klubu WCA i sparować z tamtejszymi zawodnikami mimo konfliktu, jaki tam miał trener Jocz? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może ja mógłbym, ale po prostu dochodziły mnie te pewne słowa. Od razu mówię, że nie jestem pewien, czy to jest prawda, bo to poczta pantoflowa szła pewnie w dwie strony. Głuchy telefon, nie? Tak, tak. I pewnie farmazony szły z jednej i z drugiej strony, tak coś mi się tak zdaje. Ale słyszałem na tamten moment, że zawodnicy, którzy odejdą z WCA, nie będą mogli wrócić i sobie trenować. Że jakby, jeśli odchodzą z WCA, no to nie zostają w klubie, nie zostają z teamem, no to jakby się opowiedzieli za tą drugą stroną, jakby no zostawiają klub, no to nie mają tak jakby czego szukać. Ja taką wersję słyszałem. Od razu właśnie tak jak jeszcze raz zaznaczam, nie wiem na ile to jest prawda, na ile takie rzeczy, nie wiem, czy ktoś właśnie tak głuchy telefon, ktoś usłyszał, potem źle przekazał, ktoś to podbija i nie wiadomo co jest prawdą, ale takie słowa do mnie doszły. Powiem tak, czy mógłbym, czy nie mógłbym, Jestem zawodnikiem z teamu Nemesis Team, zawodnikiem trenera Roberta Jocza, Krzyśka Gutowskiego, Bartka Fablińskiego i nie ma potrzeby, żebym po prostu przychodził do innego klubu i trenował. Nawet co więcej, nie czuję potrzeby, żebym musiał jeździć teraz gdzieś po klubach w Polsce, bo czuję naprawdę, to wszystko co mam, to co mamy w klubie w zupełności wystarczy. Wręcz przeciwnie, nawet zauważyłem, że to do nas coraz częściej chłopaki przyjeżdżają i możemy sobie robić. Tak jak w poprzednim tygodniu był Michał Sobiech, teraz był Robert Truchała, Łukasz Sajewski do nas przyjeżdża też. Widziałem wszystkich wczoraj w Winniku. Tak, więc naprawdę... Wy też z Winnikiem macie jakieś teraz też porozumienie. Dokładnie. Się wymieniacie chyba raz u was, są sparingi raz u nich, tak? Tak jest. I jest tam cały czas ciągły kontakt, porozumienie i robimy sobie i sobie pomagamy. Jak już jesteśmy przy wyjazdach, to może i takim to zostańmy może przy wyjazdach. Jak oceniasz taki wyjazd na Florydę, w którym ostatnio miałeś okazję brać udział? Bo tu jest pytanie od widza, że twój ostatni wywiad z Sybiczem, wyjazd z Sybiczem bardzo przyjemnie się oglądało, ciekawe i zabawne. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że są ludzie, którzy tak to odbierają. No wyjazd był piękny. Był naprawdę piękny. Zaczynając od tego, że Miami, nawet nie Miami, tylko bo my nie mieszkaliśmy w Miami, tylko w takim mniejszym miasteczku Fort Lauderdale. Ale to jest wszystko praktycznie w aglomeracji Miami. Było tam o tyle się nam podobało mi i mojej dziewczynie. Tak jak może wiesz, no sporo tam, odkąd poznałem w ogóle moją dziewczynę, sporo zacząłem podróżować. Bo wcześniej i też nie było na to kasy i też jakoś tak nie miałem ciśnienia, no bo skoro... Brakowało inicjatywy, nie? Dokładnie, brakowało inicjatywy. Ja mam to samo. Ale jak nie było też pieniędzy, no i to tej inicjatywy nie było. Bo nie myślałeś o inicjatywach. No właśnie o to chodzi, Najpierw sobie myślałem, żeby coś sobie kupić, coś zaoszczędzić, a potem żeby wyjeżdżać. Ale poznałem moją dziewczynę gdzieś na kilka walk przed walką, pierwszą walką z Romkiem Szymańskim na Fenie. I ona zaproponowała, żebyśmy wyjechali, to było wtedy na Bali. To dla mnie to był jakiś w ogóle abstrakcja. Ja miałem wtedy 23-24 lata i byłem tylko w Anglii kilka razy. I,
i na Słowacji, jak była zielona szkoła, ale to nawet nie ma co o tym mówić. Więc to była dla mnie jakaś abstrakcja, te wyjazdy. Więc dzięki tym podróżom jakiś tam pewnie miałem ogląd. I jak pojechaliśmy do Stanów, do tego właśnie miejsca, bo nie wiem jak w innych Stanach jest, no to było przez to, że to Floryda, czyli tak jakby tropikalny bardziej klimat, to było połączenie pięknej przyrody, te palmy, ta cała ta roślinność, to co wszystko mamy nieraz w Azji, ta cała ta rajskość, połączenie z całkiem fajnym, naprawdę dużym miastem. I to było takie fajne, bo nieraz w Azji jest tak, że troszeczkę fajna jest ta rajskość, fajny jest ten klimat, ale nieraz potrafi doskwierać jakiś trochę brud, nieporządek, szczury biegające gdzieś po ulicy. Nie mówię, że to nie jest źle, bo nieraz po to się jedzie właśnie, żeby coś odmiennego zobaczyć, ale jednak w Stanach było to połączenie tej takiej czystości, którą mamy tu, tego miasta, tego rozwinięcia z tym klimatem, z tymi, że tak powiem, tropikami. Więc pod tym względem bardzo nam się podobało. No a jeśli chodzi o sam klub, same treningi, no to było świetnie. No, świetna atmosfera. Tak właśnie mniej więcej gdzieś pochodna atmosfery, którą mamy teraz u siebie w klubie. Naprawdę wszyscy bardzo, bardzo wyluzowani, bardzo luźno, pomocni. Nie ma w ogóle żadnej rywalizacji, tylko to jest właśnie tak, tam Henry Hooft bardzo dużo to powtarzał, żebyśmy, jeśli chodzi o sparingi, żebyśmy się nie napierdzielali, żebyśmy sobie nie chcieli udowadniać, bo my tak naprawdę jesteśmy tu i sobie pomagamy. Po to, żeby potem, jak wychodzimy do walki, żeby tam dobrze walczyć. Tutaj na treningach, na sparingach nikt nam nie zapłaci za te sparingi. Więc nie ma sensu tracić zdrowia tylko po to, żeby, nie wiem, swoje ego na przykład nakarmić i komuś dowalić i potem się cały dzień cieszyć, że było się tak mocno na sali. No ale potem kosztem tego kontuzujemy kolegę. Że tutaj właśnie w tym klubie w Kilcliffe był właśnie taki mocno przyjacielski, partnerski, żeby sobie pomagać, bo pomagamy sobie po to, żeby właśnie w tych walkach wyjść i tam zarobić. Więc no było naprawdę świetnie. I z Sebastianem Przybyszem, naprawdę jeszcze bardziej go poznałem i naprawdę no, bardzo, bardzo go sobie cenię. I moja dziewczyna tak samo, bardzo go polubiliśmy. Pozdrawiamy serdecznie, Sebciu. Pozdrawiamy. I z Arturem było naprawdę w porządku. Też bardzo, bardzo pomagał i też widziałem, że ten wyjazd mu dużo, dużo dał, bo on bardzo mało wyjeżdża przez to, że cały czas ma kocioł tutaj w Polsce, też w jego teamie. Szoker, bardzo dużo zawodników w ostatnim czasie przyszło, więc sporo, co prawda dzieli te obowiązki z Karolem Machnikowskim, ale widzę, że tych obowiązków ma bardzo dużo i praktycznie nigdzie nie wyjeżdża, więc też na tym wyjeździe widziałem, że tak się rozluźnił, że też mogłem go też poznać z takiej strony, jakiej wcześniej go nie znałem, więc naprawdę pod każdym względem wyjazd był piękny. No jedyne co, no to, że zaczął być moment, w którym zobaczyłem, że kurde, trochę będzie minimalnie na marne pójdzie to, co człowiek przepracował. Kontuzja przestało się goić i to było takie coś, gdzie ja czułem podświadomie, to było trochę jak wtedy z Normanem Parkiem, gdzie dostałem szansę walki o pas w Londynie, KSW 50 i Norman Park jako przeciwnik do walki o pas. To było normalnie, jak ja to usłyszałem, KSW mi to zaproponowało, to było dla mnie jakieś no, abstrakcja, marzenie. Czułem, że to jest to i nagle doznałem kontuzji, pamiętasz, naderwałem więzadło. I jak to się stało, to ja już czułem, mimo że nie było jeszcze decyzji lekarza, to ja już to czułem po sobie, że to chyba nic z tego nie będzie. I to było podobnie. Jak był ten ostatni tydzień, to jak zobaczyłem, co się dzieje, to pomyślałem sobie, kurde, że chyba walka w tym terminie nie będzie, że niestety trochę te przygotowania minimalnie pójdą na marne. Choć ja uważam, że nie do końca poszły na marne, bo przede wszystkim one mi dały coś, czego nie dało się wymazać, czyli informacje w głowie, że robię z tymi zawodnikami, robię z tymi chłopakami, którzy biją się na co dzień w UFC i jest dobrze, jest bardzo dobrze. Więc to było coś, co nie dało się wymazać i co zapamiętałem i to procentuje teraz w dalszym ciągu mojej kariery. Jest jeszcze pytanie od widzów, czy mógłbyś się przeprowadzić na stałe na Florydę? Nie zważając na koszty życia w nawiasie. Mógłbym. Czuję, że mógłbym, tylko nie jestem do końca przekonany, czy na pewno, no bo póki człowiek jest sam, nie ma dzieci,
to mógłby praktycznie wszędzie prawie, że mieszkać. No, oczywiście z przymrożeniem oka, no bo na Syberii nie chciałbym mieszkać, ale... Ale mógłbyś. Nie, jeśli już to na Alaskę bym pojechał. No, na Alaskę to rzecz. No zobaczmy, co tam się dzieje. Fajnie, dokładnie. Ale wydaje mi się, że mógłbym, że jest to takie miejsce, w którym wielu ludzi, którym nie przeszkadza temperatura, bo wielu, wiadomo jak to jest w Polsce, jak jest zima, narzekają na to, że zimno, jak gorąco, to że za gorąco, a ja na przykład tak mam, że na mnie nigdy nie jest za gorąco, nigdy. I nie mam wymówki, bo wielu ludzi mówi, nie, ja też lubię gorąco, ale nie w mieście, że w mieście to się męczę. Że wielu ludzi tak ma. Ja tak nie mam, po prostu dla mnie mogło być cały czas 30 stopni, albo i nawet więcej. Nie mam, i gdzie bym nie był, po prostu uwielbiam gorąco, uwielbiam słoneczko. No tylko wiadomo, że no, w tej Warszawie nie jest to tak przyjemne, te 30 stopni, jak przyjemne, kiedy masz dostęp do wody, no to jest zupełnie wiadomo co innego. Ale tak jak mówię, ja jestem bardzo ciepłolubny i nie przeszkadzałoby mi to, że na co dzień jest taka tam wysoka temperatura, wręcz przeciwnie, czułbym jak u siebie. Więc teoretycznie mógłbym, ale tak jak mówię, no jak są dzieci, jak dzieci dochodzą, to nagle człowiek już się zastanawia. Tak jak całym życiem, przez większość mojego życia, moje marzenie, może nawet, chyba wiesz, było wyjazd do Australii. Chciałem, to było moje największe marzenie. Nawet miałem miasto, jak sobie patrzyłem na australijskie miasta, to sobie myślałem fajnie, że te Perth jest. To teraz będzie UFC chyba w tym Perth. Tak. Islam Wolkanowski, nie? Tak. Na południowym zachodzie jest to miasto w Australii. I tak patrzę sobie, że to byłoby miejsce, które wydaje mi się, że byłoby moim takim marzeniem. A czemu akurat Australia? Po pierwsze, totalnie daleko. To mi się już podobało, że jest tak daleko. Co? Jest na jakimś odludziu. Blisko Nowej Zelandii, gdzie ta Nowa Zelandia też mnie zawsze... No podobno najpiękniejsze miejsce na świecie. Nowa Zelandia? Tak. No właśnie, ale ja zawsze ta Nowa Zelandia mnie tak jakoś tak ciągnęło mnie do niej, więc też blisko tej Nowej Zelandii. To, że mówią, że jest rajskość, a mówią po angielsku w Australii, no to też robiło robotę. No dobra, gościu, ale pająki, węże i tak dalej? Nie przeszkadza mi to. Nie. I węże nie, ale pająki to bym chyba nie zdzierżył, wiesz? Też gorsze, jakbym węża zobaczył, to nie jest dla mnie jakiś problem, a pająki jakieś takie wielkie, tam są te ptaszniki, tam są nawet zarejestrowane w Australii jest jakiś rodzaj ptasznika, który jest tak agresywny, że były zarejestrowane rzeczy, gdzie normalnie potrafi gonić. I to nie jest ta sytuacja oczywiście, gdzie ludziom się wydaje, że pająk goni, bo biegnie do cienia człowieka. Jest takie coś, że wydaje się, że pająk cię goni, bo biegnie za twoim cieniem. A to był normalnie tak agresywny ptasznik, który normalnie przez kilka metrów gonił człowieka. Więc ja słyszałem ogólnie, co tam się dzieje, i te osy morskie to jest też duży problem, bo ja uwielbiam pływać, tam są te piękne rafy koralowe, a są te osy morskie, czyli te meduzy, które potrafią być małe i zabić człowieka, zwłaszcza jeśli ktoś jest tam podatny na to. Więc ja to oczywiście wszystko o tym miałem świadomość, ale po prostu jakoś, no nie wiem, jakoś też nie chcę tutaj gadać godzinami. No, były powody, dla których ta Australia, ale jak zobaczyłem, co tam się dzieje pod względem politycznym, to tak jak mówię, jak nie ma człowiek dziecka, to jeszcze mu nie... Ale względem politycznym mówisz o czasach lockdownu i tak dalej, czy wcześniej? Nie, wcześniejsze. To samo, co w Kanadzie. Co tam się wyprawia. Więc jak człowiek jest sam, to jeszcze mu to tak nie przeszkadza. Ale jak już ma dzieci i nagle okazuje się, że wysyła je do szkoły i państwo się wtrąca w wychowanie, to się zaczyna robić, wiesz, nieciekawie. Więc tak. I podobna jest historia trochę w Stanach, bo są Stany, które są bardziej konserwatywne, a są Stany mniej. I po prostu też nie do końca ufam, co tam może się dziać za ileś lat. A w naszym kraju ufasz, że się nie zacznie dziać? Myślę, że może zacząć się dziać, tylko u nas to trochę cały czas minimalnie opóźnione. I to nie mówię, że opóźnione przez... Zacofane? Zacofane, tylko opóźnione pod takim względem, że Polska była bardzo zawsze krajem mocno chrześcijańskim. I to mi się sprawiało... Jakby przeszkadzało pewnym ludziom, czy pewnym grupom, czy pewnym ludziom z pewnymi ideologiami, przeszkadzało wprowadzić pewne rzeczy do takiego kraju i cały czas gdzieś jest to odczuwane, że ludzie w Polsce nie daliby sobie pewnych rzeczy wprowadzić, ale czasy się zmieniają. Kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą i teraz mamy czasy na przykład takie, że
człowiek będzie oburzony, jeśli ktoś zacznie mówić, że pedofilia jest preferencją seksualną. Większość ludzi będzie oburzona, a za 50 lat, kto wie, jeśli się urodzę w momencie, gdzie jest powiedziane, że pedofilia jest preferencją seksualną i tak wszyscy gadają, to ja, mając 20 lat i dorastałem z taką tezą, wszyscy dookoła tak mówili, mając 20 lat, bardzo prawdopodobne, że sam będę tak uważał. Jest, wiesz, ten taki, co się mówi, konstrukt społeczny, inżynieria społeczna, no to sprawia, że można manipulować tym. A w Stanach są kręgi mocno lewicowe, które już od dawna starały się, żeby określenie pedofila było jako preferencja seksualna. No bo no co ten gościu? No ten gościu jest biedny, no poszkodowany. Jaka to jest jego wina, że go pociągają dzieci? To nie jest jego wina. No ale jaka wina jest tych dzieci, że wiesz? No ale znowu ktoś powie, że no ale w sumie dzieci, teraz tak w kręgach lewicowych jest to powiedziane, że przecież a propos tych, może nie powiem tęczowych piątków, ale są takie podręczniki, które jest powiedziane, że dzieci też, co więcej, co ja ty gadam, na WHO, jak to się nazywa? World Health Organization? Tak, to, i to jest, jest to światowe, jest to, jak to powiedzieć, oficjalne, nie jest to jakieś, nie wiadomo gdzie trzeba szukać. Jest to oficjalna strona, wszędzie nawet te wytyczne WHO, świat się do tego stosuje. Jak tam się wejdzie, to jest normalnie o tym, że małe dzieci też odkrywają już malutkie dzieci, już odkrywają swoją seksualność. Że już widziałem to. No. Tak, że już można go nawet zachęcać do masturbacji, tylko żeby sobie nic nie krzywdy sobie nie zrobiło. Czyli już jakieś bzdety a propos seksualności dzieci. Więc jeśli będziemy za 50 lat będzie powiedziane, że pedofilia jest preferencją seksualną i on nie robi krzywdy dziecku, bo to dziecko już odkrywa swoją seksualność, to wiesz, wszystko można nagiąć, więc wracając, po prostu sam nie wiem, gdzie chciałbym żyć, gdzie takie rzeczy mogą, nie będą miały miejsca, co będzie za 20 lat, sam do końca nie wiem, coraz bardziej myślę, że szkoda byłoby wyjechać z Europy, że ta Europa ma coś w sobie, tylko znowu ja jestem ciepłolubny i tutaj w Polsce mi jest trochę za zimno. Brakuje słońca, nie? Brakuje. No może te Włochy, kurde, no sam nie wiem, jeszcze to jest sprawa otwarta. Ale czyli masz gdzieś w planach kiedyś wybyć na stałe z Polski? No, chyba mam. Myślę, że gdzieś tylko sam nie wiem, bo wszystko, co się dzieje... Mariano Italiano brzmi spoko. Wszystko, co się dzieje, no to jakby jest związane tu z Polską. Marzę kiedyś, żeby otworzyć swój klub. No to też fajnie byłoby, no bo tutaj w Polsce jestem najbardziej popularny. Nie jestem pewny, czy jakbym go otworzył w Chorwacji, czy we Włoszech, to czy wyszłoby to. Też bariera językowa może być też, nie? Tak. Choć ja na pewno ja ogólnie jestem gościem, który uważa, że jak się jedzie do danego kraju, to obowiązkiem jest się nauczyć ich języka. Bardzo, bardzo dobre podejście. Tak. Trzeba szanować to, jakie są zasady w danych krajach. I jeśli chcesz się tam mieszkać, to trzeba to szanować i się dostosować. Tak uważam, że taki jest, tak to powinno być. Zobaczymy. Sprawa jest cały czas otwarta. Na pewno, co jest pewne, to marzę o tym, żeby mieć swój dom. Nie musi to być duży dom, może być mały domek, ale chciałbym mieć swój dom. Całe życie w blokach wychowane, nie? Tak. Całe życie sąsiedzi. To naprawdę, od zawsze było moje marzenie, żeby mieć ten swój domek. A gdzie on będzie, to się jeszcze okaże. O tak można podsumować. A przejdźmy, Marian, może do twojej przemiany jako zawodnika. Bo gdzieś zawsze krążyła tobie opinia, że jesteś bardzo zdolny, ale leniwy, jeśli chodzi o treningi. Później pamiętam chyba ta walka z Kojkę. Gdzieś po tej walce albo w trakcie tej walki doszło do takiego przełomu. Tak ja to odbieram. Nie wiem, może się mylę, zaraz mnie zgasisz, że jednak to jest w ogóle nieprawda i ten. Ale gdzieś zaszła w tobie taka przemiana, że po prostu stałeś się, krótko mówiąc, profesjonalistą. Myślę, że ma to związek z tym, że cały czas gdzieś, do tej pory pewnie się z tym zmagam, że mam słabą wiarę, jeśli chodzi o samego siebie. Nie,
naprawdę nieraz, nie, ja w ogóle na co dzień wstaję i ja zapominam w ogóle, że ja mam jakiś, że jestem mistrzem jakiejś, wiesz, dużej organizacji, że biję się, ja w ogóle jakby nie czuję tego, gdzieś muszę sobie o tym przypomnieć. I nieraz jest tak, że wychodzę z domu i mam dzień, w którym nie czuję się jakoś super pewny siebie i rozmawiam, nie wiem, w urzędzie z jakąś kobietą i ciężko mi się mówi, nawet się jąkam i tak nie jestem pewny, bo jakoś tak nie czuję się pewnie w kontaktach z ludźmi. Tak. Jesteś introwertykiem? Tak, 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 wiesz o tym. No, musiałem dobrze zapytać. Dobrze o tym wiesz. Więc mam problem nieraz właśnie z tą pewnością siebie i przez większość kariery było tak, że mimo, że trener mówi, to UFC mi wychodziło raz lepiej, raz gorzej, ale przy każdym jakimś większym sukcesie gdzieś tam czułem, że może rzeczywiście to UFC, ale jednak gdzieś cały czas do końca nie wierzyłem, że ja mogę gdzieś daleko zajść w tym MMA. I przypomnij pytanie, bo troszeczkę wyleciałem z wątku. Kiedy zmieniłeś podejście właśnie do treningu? Tak, tak, tak. I właśnie przez to, że gdzieś wygrywałem, już wydawało się, że jestem blisko, bo pamiętam, że przed walką z Zielińskim trener mówił, że są zainteresowani mną, jacyś tam menadżerowie z Niemiec, którzy mają kontakt konkretny z UFC i że jakbym wygrał, to że byłaby duża szansa. Nie wygrałem tej walki, pamiętasz, wtedy miałem kontuzję, nie mogłem wyjść do drugiej rundy i były takie momenty po prostu, gdzie czułem, że już niby mam być, a jednak nie, że czegoś brakuje, czy to właśnie jakaś kontuzja, czy konkretnie przegrałem z jakimś zawodnikiem i cały czas tak gdzieś brakowało mi do końca tej motywacji, bo cały czas gdzieś nie wierzyłem w siebie, gdzieś cały czas czułem, że to raczej mi się nie uda nic wielkiego osiągnąć. Nieraz po prostu myślałem sobie, dobra, ciesz się, że trenujesz, że masz tyle walk amatorskich, że wszedłeś na ten zawodowy rynek i nie jest najgorzej, że już tym się, żebym się cieszył i nieraz mi to wystarczało. Ale był chyba już w pewnym momencie, był taki moment chyba też jak pojechałem do Brazylii i też robiłem z tymi brazylijskimi zawodnikami, też trafiłem na kilku z UFC, że też zobaczyłem, że kurczę, że w sumie umiejętnościowo nie jestem daleki od nich, że jeśli bym dał trochę więcej pracy, trochę więcej od siebie, trochę więcej wiary, trochę mniej lenistwa, trochę mniej tego lekceważenia tego, do czego dochodzę tymi małymi kroczkami, to zaczęło sprawiać, że jednak gdzieś w głowie te ambicje coraz większe rosły i gdzieś miałem w głowie, żeby może jednak wziąć się za siebie. I pamiętam, że przed walką z Rembeckim, czyli jeszcze przed walką z Koike, już naprawdę jak na mnie dobrze sumienie trenowałem. Wiadomo, że na takiego gościa jak Kim Rembecki potem jak doszło do walki, no to okazało się, że jest bardzo mocny, że jeszcze czegoś tam brakowało. To, że wziąłem się od kilku miesięcy za porządne treningi, nie sprawią, że pokonam tak dobrego zawodnika. To powinienem jeszcze wcześniej cięższą pracę dać w ten sport. Ale to już były takie zalążki. Myślę, że kluczowe było to właśnie to, że dostałem się do KSW. To pomyślałem sobie, kurde, jestem w tym KSW, bo zawsze było to domniemanie, a może to UFC będzie, może nie. Gdzieś był ten fan, były duże walki, ale gdzieś cały czas jeszcze brakowało tego takiego czynnika. Jak dostałem się do tego KSW, stałem się zawodnikiem tej organizacji, to pomyślałem sobie, dobra, nie no, teraz naprawdę zrobiło się poważnie i teraz jest sytuacja, w której mogę naprawdę i zaistnieć, i coś osiągnąć, i zarobić dobrą kasę. Bo naprawdę po moich poprzednich walkach, no za walkę o pas z Szymańskim, za walkę o pas z Rembeckim, gdzie miałem już 20 walk zawodowych, gdzie już byłem od dawna w pierwszej dziesiątce w rankingu wagi lekkiej, dostałem naprawdę no, śmieszne pieniądze. Można powiedzieć, że to były śmieszne pieniądze. Za walki o pas organizacji, drugiej organizacji najlepszej w Polsce. Więc też nie, oczywiście trzeba dodać, że jak byłem w tym KSW, no to od razu większe pieniądze przyszły. Więc to wszystko sprawiło, że wziąłem się naprawdę za poważnie za to. Zmieniłem też klub i sobie pomyślałem, teraz albo nigdy. Jakie czynniki miałyby sprawić, żebym w tej mojej głowie jakaś większa motywacja się zrodziła? No bo kiedy? No jestem w tym KSW, dobre pieniądze, jest nowy klub, teraz jest moment, żeby zacząć wszystko tak jakby trochę od początku i dać siebie więcej. I myślę, że to był ten powód i tak jak mówisz, od tamtej pory można było zobaczyć, że rzeczywiście wziąłem się mocno za treningi i za poważne podejście do tego całego świata MMA.
Takie dwa pytania, zanim przejdziemy do tematów troszeczkę już spoza MMA, bo też, kurczę, czas już, tak, jesteśmy mniej więcej w połowie, ale nie, spoko. Taki monolog. Słuchaj, myśli nie ma, problemu, mi to jest łatwiej, siedzę tylko i słucham, nie muszę zadawać pytań, program sam się nagrywa, no więcej takich rozmówców teoretycznie, ale praktycznie też chcę wyciągnąć kilka jeszcze innych tematów. Dokładnie. Więc Marian, napij się spokojnie, ja będę teraz zadawał pytania, bo ono jest chyba dość dłuższe. Sporo osób, no zacznijmy może od tego, sporo osób, bardzo dużo pytań miałem zebranych do ciebie a propos twoich ambicji sportowych i o tym UFC właśnie, o którym tu wspominasz. Już troszeczkę widzę, że ludzie traktują cię jak kiedyś Mameda. Czy chcesz grzać ciepłą posadkę w KSW, mieć pas i tak dalej, czy jednak chcesz rzucić wszystko na szale i zaryzykować w UFC? Jakby to było w twoim przypadku? Trudne pytanie. Polityczne też takie, tak, trochę. Tak, no jedno z najtrudniejszych pytań, jakie dostaję w wywiadach. Nie wiadomo, no zaś mnie, ci co mnie znają, no to wiedzą, że to było moje zawsze marzenie i powtarzam się, ale no powiem to jeszcze raz. Zawsze to było moje marzenie, jednak wiemy, KSW jest, można powiedzieć, że jest najmocniejszą organizacją w Europie. Myślę, że teraz można tak spokojnie o nich powiedzieć. Choć oczywiście sportowo ACA jest równie mocna co KSW, jeśli nawet nie mocniejsza. Ale każdy wie, że UFC no to jest praktycznie taka no, Liga Mistrzów, jeśli przełożyć to na piłkę nożną. I myślę, że no każdy zawodnik, który ma tą ambicję, chce czegoś więcej, mu dobrze idzie, widzi, że może naprawdę rywalizować z najlepszymi. Jeszcze gdzieś pojedzie do Stanów i porobi z tymi najlepszymi, no to rzeczywiście gdzieś przychodzi ta naturalna myśl i tym bardziej u mnie, gdzie sam ci powiedziałem, jakie były moje początki. No, zakochałem się w MMA, przede wszystkim oglądałem stare gale KSW. Pierwsza gala KSW, jaką widziałem, to ta, w której Mamed Khalidow znakotował Daniela Akasia. To była chyba, tak, już nie pamiętam numeru. Albo 10, 10 albo 9. Nie, 11 to chyba już później z Neymanem, okay. Czy nie? Chyba tak, 11 to może już chyba tak. Później z Neymanem. Mi się wydaje, że Daniela Akasia to była 10 albo 9. Okay. Może 8, ale nie sądzę. Okej. Okay. No to była pierwsza gala w Polsce, jaką zobaczyłem i też zrobiła na mnie duże wrażenie, ale tak jak mówię... No, wiesz, tam był ring wtedy, dwie rundy jeszcze. Tak. Ale no, to tak jak mówię, no, przede wszystkim te UFC było większe, na tym Extreme Sports, te UFC 30, no to cała ta otoczka, to wszystko i potem ten Ultimate Fighter, no to tak jak mówię, no te UFC było takim moim marzeniem. I gdzieś one cały czas jest. Tylko, wiesz, te okoliczności się trochę zmieniają, bo jak Mamed walczył w KSW, no to te KSW trochę inaczej wyglądało. Pamiętasz, to jeszcze były te czasy, gdzie były te dwie rundy. Biały ring. Tak, dokładnie. Nie było łokci. No, było tam kilka rzeczy, których... Nie było kilku rzeczy, które były już w UFC. Więc tak naprawdę troszeczkę teraz czasy się zmieniły i teraz KSW praktycznie ma wszystko to, co UFC i jeszcze robią gale co miesiąc, co też było dla mnie ważne, bo byłem zawodnikiem, który... Bo też zawsze ludzie zarzucali, że tak, idź do KSW i bij się raz albo dwa razy w roku i tak ma wyglądać twoja kariera. Brawo. Ale teraz tak nie tak jest. Tak było. Wtedy. Tak było, ale teraz tak nie jest. Teraz tak nie jest. Naprawdę, to tak naprawdę już teraz zależne jest od tego, czy jest się zdrowym, czy nie ma się kontuzji i nic innego. KSW nie blokuje. Chcesz się bić, zgłoś swoją gotowość i zaraz dostajesz walkę. Więc to wszystko się zmieniło, więc ja też jestem teraz trochę w innych okolicznościach. To, że ja zostaję w KSW, to nagle nie okaże się, że ta moja kariera tak naprawdę jest słabo rozkręcona, jest słaba, wręcz przeciwnie. No tylko tu jest pytanie, czy chcę być tym, czy mam ambicje, żeby być tym najlepszym na świecie, albo przynajmniej rywalizować z tymi najlepszymi na świecie. To jest jedna rzecz. No to masz czy nie masz? Mam. Oczywiście, że mam. Mam. Tym bardziej po wyjeździe do Stanów, że zobaczyłem, że ci najlepsi na świecie to nie jest jakaś półka nie do osiągnięcia. Sama walka z Mateuszem Gamrotem też mi to pokazała. Więc to. No i druga rzecz, no to cały czas te testy antydopingowe. Cały czas. Dużo tracisz w KSW przez to pewnie, że no nie oszukujmy się. Można głośno powiedzieć, uważam, że 90,
5-90% zawodników na KSW jest na bombie. I jakby, no zresztą nie tyle już uważam, ile wiem nawet, można powiedzieć. I wiadomo, że jeśli nie ma testów, no to można sobie to ułatwić. Ty znowu, jakby nie mogę powiedzieć, że wiem, że nie bierzesz dopingu, ale no na tyle cię znam, że ci wierzę i na tyle znam opinię o tobie w środowisku, że wiem, że to raczej jest prawda. No nie wiem, bardzo byś mnie zszokował, powiem ci. Wiadomo. Bardzo, ale raczej zakładam, że mnie nie zszokujesz nigdy. Więc tutaj też bardzo dużo tracisz. No, mam gdzieś o tym świadomość, tylko no, staram się tak jakby gdzieś o tym nie myśleć. Też, no wiesz, nie złapałem nikogo na strzykawce, na tym, że bierze, więc nie chcę tak mówić, ale jednak te walki w KSW, które większość udało mi się wygrywać, z mojej strony było, jest, wiesz, uczciwie, że tak powiem. I gdzieś napędza mnie ta myśl, że jestem w stanie, jeśli moi przeciwnicy byli na bombie, to jestem w stanie z nimi wygrywać. No dobra, ale powiedz, Marian, gdzie jest ta granica? Skoro nie ma substancji zakazanych w KSW, gdzie kończy się granica między odżywką a sterydami? Nie, dla mnie odżywką no to jest kreatyna. Białko, węglowodany. Tak, białko, dokładnie. Takiego typu rzeczy. Już to wszystko, co kupisz legalnie w sklepie, tak? Tak, choć, no tak, no właśnie dobre pytanie. Czy coś, co jest, już nie jest do końca jak odżywka, no ale właśnie. Jeszcze załóżmy jest legalne, czy to już można powiedzieć, że no właśnie, dobre... No słuchaj, leki dla chorych na astmę poprawiają twoją wydolność, tak? Jest to doping, czy nie? A są legalne, czy nie? Nie wiem, czy są na recepty, czy nie, ale na pewno można kupić w aptece. No, gdzieś w obiegu są. Aha. A w Stanach takie leki są zabronione na przykład? I tam, gdzie jest komisja? Byłeś w Stanach, a nie ja, skąd mam wiedzieć? No, znaczy, bo co jest zabronione w tej usadzie, czy w polskiej Poladzie? I znowu, czy... No na przykład usada znowu marihuanę wykreśliła z tej listy, tak. Gdzie jeszcze większość zawodników, na przykład jak Nick Diaz, dostawali zawieszenia, czy walki były zmieniane na no contest, co dla mnie jest w ogóle totalną paranoją. Tak. No bo jeśli chodzi o marihuanę, ona pomaga w regeneracji, ale tak. Nie jesteś szybszy w klatce, nie jesteś silniejszy, nie masz lepszej wydolności, a wręcz odwrotnie. No i skupienie też. Tak. No. Myślę, że jest gorsze. Wiesz, to różnie. Pamiętam, jak Juraj Smek kiedyś strzykował, jak był na zawodach taekwondo, trenował taekwondo, byli w Holandii na zawodach i wszedł do kibla, mówi, patrzy tam koleżka z takiej wagi 60-70 jara skręta i się pyta Jurasa, czy chce. Juras, no gdzie, człowieku? A koleż wymiótł swoją kategorię, nie? Aha. No tak, tylko pytanie, czy nie był tak dobry. No wiesz, ale jak się wkręcisz jednak w coś, no to możesz... No, tak... Nick Diaz z tym, jak bił się z Takanori Gomi, to podobno, jak go tam potem przebadali, to miał w sobie tyle tego, jakby normalnie przed walką jakiś... No na 100% zrobił to przed walką. No, jak Mike Tyson z gołotą przecież też, tak? Tak? To z gołotą przecież mówi, że tak się bał gołoty, wielki, nasterydowany chłop, wiesz. Bo Mike Tyson w pozorom, tak samo jak Andrew, nie mieli za mocnej psychiki do tego sportu. I oni z nimi było ciężko. Tak, tak mówił, że nasterydowany chłop? Tak, mówi wielki, krost od sterydów. No tak, to jest z jego autobiografii jakby cytat. Nie było tam testów w Stanach? Nie pamiętam, jak to było już wtedy, ale wiem, że mówił, że gość ten, no, wiesz, jak jest z testami. Też nie oszukujmy się, są goście, którzy to obchodzą bardzo skutecznie, prawdopodobnie, zresztą nikt za rękę nie złapał. Natomiast ja wtedy pamiętam, że zajarał na dzień przed walką. Mówi, o Jezu, zajarałem, poczułem się lepiej, dam radę, wiesz. Aha. A później właśnie tę walkę zmienili w ogóle na no contest później, bo wyszło właśnie u Tysona. To ja akurat tak nie mam. Ja czuję, że muszę przestać jarać, bo mam problem z... Dużo gorszą mam podzielność uwagi. Tak jak nie jaram, to jestem w stanie kilka rzeczy robić, rozmawiać, pisać jeszcze muzyki, słuchać i ją konkretnie słuchać, wiele rzeczy robić naraz. Tak jak jaram, tak widzę, że na przykład już ciężko mi z kimś rozmawiać, porządnie rozmawiać, słuchać to, co on mówi i pisać z kimś. Że to już mi się, słucham? Podoba mi się to, że mówisz porządnie, że tak wszystko jakby chcesz robić profesjonalnie, no tak. Właśnie odpowiednio. Nie? Nie, no tak, a przede wszystkim rozmawiać z kimś, no to jest podstawa, żeby być totalnie tu i teraz, nie myśleć nie wiadomo o czym i nie też rozmawiać z kimś i myślisz tylko o tym, co ty chcesz powiedzieć i nawet nie słuchasz dokładnie to, co druga osoba mówi, bo to już całe skupienie na tym, co ty chcesz powiedzieć. Nie, zawsze staram się bardzo dogłębnie kogoś słuchać i też całkiem porządnie odpowiadać, nie pół słówkami. Ale jak jestem skuty i jeszcze mam z kimś pisać, to jest tragedia. To muszę albo jedno, albo drugie robić. A w walce nieraz jest tak, że
Wydaje mi się, że trzeba kilka rzeczy naraz. Przy siadce tu rękę trzymasz, dociążasz barkiem, tu skręcasz porządnie biodro, żeby zaraz nie doszedł, tu już coś, tu trzeba kilka rzeczy. No i słuchać narożnika jeszcze na przykład. No, dokładnie. Więc ja po prostu zawsze jak mam walkę, to gdzieś na te 40 dni zawsze sobie odpoczywam od tego. Więc tak naprawdę ja nie potrzebowałbym, jakby były testy, na przykład testy w Polsce i byłoby, no dobra, ale nie możesz jarać. To nie miałbym z tym problemu, bo jara nie wychodzi tam, nie wiem, na dwa, ale jakie dwa testy, trzy tygodnie. Wiesz. Słyszałem ogólnie, że na 2-3 tygodnie przed trzeba zostawić to, żeby nie wyszło. Więc ja zawsze ponad miesiąc, zawsze nie mniej niż 40 dni. Więc ja bym nie miał z tym problemu. Ale na przykład jak już podchodzisz do kroplówek, no nie? Czy to już jest... Tam są zabronione, tu są zabronione, a ja nie będę ukrywał, zawsze po walce podłączam się do kroplówki. No jeszcze tego brakuje, żebym mówił, wiesz, był takim idealistą i nie, ja nic nie biorę towaru, to też kroplówek też nie będę brał. No już nie wiesz, nie przesadzaj. Nie biorę towaru, nie będę proszków od bólu głowy tylko. dokładnie. Więc te kroplóweczki biorę, ale znowu, jakbym był w UFC, albo nawet nie w UFC, jakby KSW wprowadziło testy i byłoby, że nie można brać kroplówek, nie miałbym z tym żadnego problemu. Tylko, żeby inni też nie brali. No, ale kroplówki uważam, że nie są, że to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy jeden i drugi gość ma podobny talent. Jeden i drugi dokładnie taką samą ciężką pracę, daje z siebie wszystko na treningu. Wychodzą do walki, teraz będzie pytanie, który miał trochę więcej szczęścia, który miał lepszy dzień, który może rzeczywiście o te małe detale był lepszy, bo ma większy talent, bo może troszeczkę więcej dał z siebie na treningach, bo może był silniejszy psychicznie w tej walce i lepiej zniósł trudy pojedynku. I takie coś mi się podoba, ale nie podoba mi się to, kiedy jeden z tych gości dodał, a wszystko było równe, tak jak powiedziałem, talent, taką samą pracę oddali na treningach, a ten jeden z nich wziął jakiś teścia, czy wziął jakieś gówna na kondycję, czy różnego rodzaju jakieś inne syfy. I tego drugiego dominuje, ten drugi nie jest w stanie z nim wygrać, bo ten sobie poszedł na skróty i się dowalił towarkiem. No ale znowu też widzę wiele takich, mam od razu w głowie opinie ludzi, gdzie będą mówić, no ale człowieku, o co ci chodzi? Nie jest to zabronione. Więc dozwolone. Czemu ja mam nie wziąć, skoro jest prawdopodobieństwo, że mój przeciwnik wziął? Imię łeb rozwali, bo jest na dopingu, bo będzie mu łatwiej znieść trudy pojedynku. Więc czemu mam sobie to odebrać? A już na pewno czemu ja mam mówić, żeby ktoś nie brał? Dlatego najlepsze by było. Nie będę mówił, do zawodników, żebyście nie brali. Powiem organizacji, dajcie te testy, zmusicie ich, żeby nie brali. To byłoby najlepsze, żeby były w końcu te wprowadzone te testy. A teraz wiesz, jest troszeczkę, ja rozumiem jeszcze wcześniej, były 3-4 gale, te same nazwiska, też na starej, stara szkoła, czyli jak mi zawsze trener Okniński mówił, stara szkoła MMA to jest się nawalenie towaru, agresja i jazda do przodu. Więc nie chcę też tak mówić, że to stare pokolenie, ci zawodnicy ze starszego pokolenia, to na pewno musieli być na towarze. Nie chcę też takich słów rzucać. Ale jednak jak, jeśli argumentem dla KSW byłoby to, żeby nie robić tych testów, no bo ci zawodnicy z tej starej szkoły mogli brać... Podały takie argumenty. Tak, to nie wymyślasz teraz niczego. Tak, no właśnie o to chodzi. To ja mówię sobie, kurde, kiedy jak nie teraz jest świetna zmiana, świetny moment, żeby to wprowadzić. Mamy 12 gar w roku, nowi zawodnicy wchodzą. Zaczyna być... Dużo zagranicznych zawodników. Dokładnie. Dużo młodych polskich chłopaków przychodzi. Zaczyna być, ci starzy zaczynają odchodzić już i zaczyna być, wiesz, rotacja duża. Dlaczego to nie jest dobry moment właśnie teraz, żeby jak się robi tyle gal, nowych chłopaków wprowadza, żeby od razu walnąć... Chcecie bić się w KSW? Dobrze, fajnie, ale wiecie o tym, że te testy będą. Niektórzy może odejdą z KSW, niektórzy nie podpiszą kontraktu, ale znajdą się tacy, którzy którym nie będą przeszkadzały testy, którzy będą pomyślą sobie, dobra, mogę nie brać, przynajmniej będę wiedział, że biję się z chłopakami, którzy też prawdopodobnie nie biorą, bo są te testy. Więc teraz jest, uważam, że teraz jest dobry moment, żeby myśleć o tym, żeby wprowadzać. A KSW jest organizacją, która
kojarzy mi się z jakimiś takimi rzeczami, które lubią dodawać, lubią wprowadzać. No, nawet no widzimy, no, samo KSW jak się rozwinęło. Wprowadziło te i klatkę, i łokcie, i te tą rundę trzecią. Walki mistrzowskie mają 5 rund, nie tak jak kiedyś. Jest 12 gal w roku. Naprawdę sam Maciej Kawłowski też mi się kojarzy z osobą taką, człowiek renesansu, że tak powiem. Też człowiek z wizją. I skoro jest taką osobą, no to widzę to, że mógłby chcieć wprowadzić coś właśnie takiego renowacyjnego. Wprowadzić pierwsza organizacja w Europie, która wprowadza testy antydopingowe. To byłoby coś dużego, coś wielkiego i też ludzie w Polsce czy w Europie by wiedzieli, że tu biją się zawodnicy, którzy są czyści i wszystko jest uczciwie. Właśnie było takie pytanie od widza, chcę ci je przeczytać. Takie w sumie tak, nie. Dawaj. Czy nie wkurwia cię hipokryzja związana właśnie z tym, o czym mówisz? Maciej Kawulski w jednym z wywiadów mówi, że stać go, żeby kupić Fame MMA, ale nie stać ich, żeby zrobić wyrywkowe badania 4 zawodnikom na każdej z gal. No, dobry tekst. Dobre zdanie. Myślę, że stać ich na testy, bo testy nie są drogie. Z tego co wiem, to... Pan ma zrobiło testy przecież. Tak, i to za moją prośbą. Jestem drugim zawodnikiem w Polsce, który był przebadany, jeśli chodzi o testy antydopingowe. Pierwszy był Warchoł, bo Kamil Bazelak nie zgodził się. Jak podeszli do niego na gali Perma, to gdzieś poszedł, że tak powiem. Znam, pamiętam historię. Tak, a drugi raz badanie, no to ja z Bartłomiejem Kurczewskim, na której jest gale PLMA, a potem jeszcze walczyłem o testy z Mateuszem Rębeckim na Feniesko. Tam też było ciężko, znaczy nie, tam było ciężko wyegzekwować testy. Paweł Józiak nie chciał się za bardzo na to zgodzić, ale w końcu się zgodził i też te testy były opłacone przez osobę jakby ode mnie, bo też nie, no... Paweł Józiak zgodził się na testy, co bardzo się, byłem bardzo mu wdzięczny na tamten moment, ale no powiedział, że no ale oni za to nie płacą. Więc to też wychodziło z mojej inicjatywy. Okej, jeszcze taka kwestia, którą kilka osób pytało, to jest, jakie jest twoje podejście do gal freak fightowych? O, temat rzeka. To skończmy go bardzo krótko. Bardzo mieszane, bo są ludzie, którzy mówią, że no jednak jakby nie było, to rozpromuje sport, no bo wśród młodzieży, a z drugiej strony nie jestem pewny, czy do końca rozpromuje sport, tylko czy nie rozpromuje myśl, że możesz być kimkolwiek. Zaistnieć, i to zaistnieć poprzez MMA, rozumiesz? Jakby to sobie, trochę tak czuję, jakby to sobie robił jaja z tego sportu. Czemu nikt nie ogląda, jak oni sobie grają w piłkę nożną, chociaż widziałem, że są jakieś mini takie turniejki i po pięci to rejestrują, ktoś to ogląda. Ale jednak no nie ma konkretnych meczy 11 kontra 11, czy jakikolwiek inny sport. Nikt nie chce oglądać tego, jak ci ludzie z internetu grają, tylko chcą widzieć, jak się biją po mordach. Czyli nagle staje się to takie pierwotne. I to trochę jest obrażające, bo ja właśnie pokochałem ten sport nie dlatego, że idę i rozwiązuję konflikt w napierdalance i inni mają to oglądać, bo sobie myślą, a dobrze, żeby jeden drugiemu wpierdolił, tylko właśnie pokochałem przez, tak jak się mówi, Ultimate Fighter, zobaczyłem, że normalni goście, Rich Franklin, wykładowca matematyki. No, dokładnie. Że to są normalni goście, którzy lubią tą rywalizację, którzy nagle z tego sportu jakieś... jest wyodrębniona technika, jest to jakieś piękno. A tu nagle okazuje się, że sobie można jaja z tego zrobić, bo jest po prostu, sprowadzone jest do najprostszej przemocy. I przez to po prostu boję się, że wielu ludzi, którzy i tak nie szanowało MMA i do tej pory potrafi widzieć komentarze, że co to jest w ogóle za prymitywny sport bestialski dla jakichś ułomów, tak po czymś takim, jak zobaczę, że jakiś karzeł bije się z drugim, albo jakiś baba z facetem, czy jakiś influencerzy. Nawet wiesz, oni się nie potrafią bić, co niektórzy tam. Znaczy też, no większość. Większość, ale też nie można wszystkim zabierać i wrzucać ich do jednego worka, bo naprawdę kilku chłopaków tam zrobiło progres, widać, że ciężko trenują. Zresztą widać ich w klubach normalnych, tak, sportowych, tak, którzy naprawdę tam widać, że ciężko pracują, no ale 80% no to po prostu zakładało rękawice, wychodziło się bić. Każdy się umie bić, lepiej czy gorzej. Umówmy się. Dokładnie. To jest pierwotny instynkt człowieka, to jest walka. Tak. Kiedyś ludzie walczyli o pokarm, o, nie wiem, kobiety i o coś innego, teraz o władzę.
władze, no przeróżne. No, najmocniejszy koleś był wodzem wioski, nie? No. A teraz właśnie to wychodzi, że daje się im rękawice i przecież oni nie muszą się przygotowywać. Tak. Oni i tak się będą bić. Dokładnie. Dlatego właśnie to, co powiedziałeś, że oni, że są te 20% tych, którzy zrobili progres, nawet przestali chlać, imprezować, tylko zaczęli ciężko trenować, poczuli, co to, o co w tym chodzi i dzięki temu stali się lepszymi chociażby ludźmi. Właśnie to są powody, dla których to nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć, czy to, wiesz, jednoznacznie... No, tu się pojawiają te odcienia szarości, nie? Dokładnie. Kolejna rzecz, że jakby nie było, młodzi ludzie, którzy by się może nie zainteresowali MMA, ale widzą, że jakiś jego YouTuber bije się, może zachęci go to do samemu trenowania i potem może okaże się, że będzie zawodnikiem UFC. Bo bardzo możliwe. Tak, bo jego pierwszą tą motywacją był jakiś YouTuber, który zaczął się bić. Więc nie jest to takie totalnie proste do odpowiedzi, ale jednak wydaje mi się, że ogólnie jest to trochę robienie sobie jaj z MMA. Trochę w pewnym momencie tak czuję, że po prostu, tak jak powiedziałem właśnie, sprowadzone do najprostszego, najbardziej prymitywnego, żeby dwóch gości poszło i się bić, bo ktoś chce zobaczyć, który dostanie w pierdol. I trochę to umniejsza, ale no nie, zobaczymy, w którą stronę to będzie szło. Niektórzy mówią, że niedługo moda na to przejdzie, że nie będzie, że obroni się sport, ale nie są do końca pewny, czy moda na chaos jakby zniknie, bo wydaje mi się, że teraz mamy takie czasy, że moda i w ogóle ludzi coraz bardziej zachęca, jak się dzieje naprawdę właśnie jakiś chaos, jakieś niedorzeczne rzeczy, których ludzie z siebie robią pośmiewisko. Teraz też przez te Instagramy łatwo być zakompleksionym, a jak się jest zakompleksionym, to człowiek lubi patrzeć, jak ktoś znany, noga mu się potknie albo dostanie w pierdol, wtedy sam się lepiej ze sobą poczuje. Więc nie jestem pewny, czy to zniknie. Ludzie najbardziej lubią oglądać czyjś upadek, nie? Tak. A to zawsze. Nie wiem czemu, ale... Właśnie dlatego. Bo wtedy łatwiej im znieść... Dowartościowują się w taki sposób? Łatwiej im znieść swój własny los. Myślę, że to tego, na tym to polega. Dobra, Marian, mamy jakieś jeszcze 20 minut, tak patrzę, żeby się w tych ramach czasowych zmieścić. Mam tu sporo ciekawych pytań od widzów. W ogóle ominiemy temat PlayStation. Dobra. Drodzy widzowie, my z Marianem nagraliśmy już 2 odcinki odnośnie gier komputerowych. Znajdziecie je oba. Te odcinki znajdziecie na kanale. Jest jeden, którym rozmawiamy sobie, a jest jeden cały przeznaczony na wasze pytania. Zajrzyjcie tam i nie będziemy dzisiaj o PlayStation gadać, chociaż Marian jak zawsze miałby dużo do powiedzenia. No, bardzo dużo. Zadam ci takich kilka pytań od widzów najciekawszych, które wybrałem. Na nie też nie masz jakoś nie wiadomo dużo czasu, ale spokojnie. Jedziemy. Śledząc twoje wywiady zauważyłem, że jesteś osobą, która dużo bardziej analizuje wszystko. Jakie masz zdanie na teorię, że żyjemy w symulacji? Jak prawdopodobne to jest twoim zdaniem? Kurde, to oczywiście, aż czasami za dużo analizuję, ja też sprawia mi to dużo, trochę jakiegoś nieszczęścia, że tak dużo, zamęczam się myślami. Sam wpadasz w pułapkę, którą sobie zostawiłeś? Nieraz tak. A nieraz jest też tak, że mam natłok myśli i chcę to wszystko powiedzieć, ale nie jestem w stanie i w końcu mówię nie do końca to, co chciałbym powiedzieć. Skróty myślałem. Tak, chociaż staram się skrótami myślami właśnie nie operować. Bardziej natłok myśli. Zadałeś mi pytanie i mam 5 rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Na raz. No podobnie, wiem o co chodzi. Tak, ale mi się potem miesza, myli. Chciałem to powiedzieć. No i o dwóch zapomnisz. Tylko o dwóch zapomnę. Tak, no ogólnie mam problem właśnie z jakimś takim natłokiem w swojej głowie. A czasami jest dzień, w którym mam, pustkę. No ale to myślę, że każdy z nas... Jak z tą symulacją? Myślę, że jest to teoria. Jest to teoria, jest ona realna. I czasami sobie myślę, jakby mówię to do mojej dziewczyny. Jeśli ktoś oglądał film, jeden z moich ulubionych filmów z Tomem Cruise'em, Vanilla Sky. Oglądałem. Tak, jest tam motyw, moment, w którym on, od momentu, w którym... Wypadek był? Nie, po wypadku. Od momentu, kiedy się upił, Penelope Cruz odchodzi, idzie do domu. Tak. On jest na ulicy i pijany tam w kałuży, leży na ulicy. Tak. I od tamtego momentu jest cholera. Nie chcę pucować ludziom, którzy tego nie oglądali. Nie, no to jest stary film, załóżmy, że wszyscy go widzieli. Nie, taki stary. 2003? No tak, dla mnie stary film to wiesz, jakiś 70-80 film. Stary, ale ten film ma 20 lat, Vanilla Sky. Załóżmy, że jest 2003, ja nie wiem. Ale strzelam, bo ja go widziałem bardzo dawno. Ja go widziałem w liceum, więc to musi być po 2000, ale przed 2003-2004. Tak, coś w tym stylu ten film był. Tak mi się kojarzy, że 2003, bo
to też jeden z moich ulubionych filmów jest. W ogóle nie wiem, czy widziałeś Les Abres Ojos, z Penelope, hiszpański film. Tak. Ale ten amerykański trochę bardziej mi się podobał. No, lepiej zrobiony na pewno, nie? Tak, może gorszy klimat, nie wiem, ale no. No, zawsze lubiłem Toma Cruise'a, więc... To po prostu tak mi się sugeruje. Więc nieraz jest tak, że tak jak on właśnie był w tej kałuży i wszystko było już jakby projekcją, on tak naprawdę był w tej komorze i miał do głowy wbity ten jakby tą symulację życia. To ja nieraz tak mówię do swojej dziewczyny, że ja czuję jakby to była jakaś, ja miałbym symulację, jakbym tak naprawdę nie był teraz tu, tylko gdzieś leżał i ja też jak w pamięci absolutnej, ty też oglądasz z Arnoldem Schwarzeneggerem. No i co, i ten jakby twój awatar chodził po świecie, a ty leżysz gdzieś, czy co? Nie, jakby tego świata teraz tu nie było. Jakby czyli tylko jest twoja wyobraźnia go jak tworzy. W Matrixie, leżysz w kokonie podłączony do Matrixa. Ja czasami też tak czuję, bo moje, nie wchodząc w szczegóły, moje życie naprawdę było... No, sinusoida dosyć duża, ale głównie raczej spadkowa. I tu nagle tak, umiem nagle się bić jakimś cudem, gdzie zawsze... Jest jakiś cud, to są lata treningu, gościu. No wiem, ale jak byłem mały, to wiesz, to poszedłem do gimnazjum, bo w podstawówce byłem, pamiętam, w podstawówce był moment, w którym nikt nie mógłby mi dać rady, ale jak poszedłem do gimnazjum, z różnych szkół się zjechali wszyscy, patrzę, kurde, to są moi rówieśnicy, od 2-3 głowy wyżsi ode mnie, jakieś mutanty. A ja byłem przeciętnego wzrostu, przeciętnej budowy i patrz, co tu się dzieje. I po prostu przez chwilę miałem w głowie, że nie, no, że gdzie ja myślałem, że ja mógłbym dać radę swoim rówieśnikom, gdzie nagle coś takiego się dzieje. I po prostu z mojej perspektywy nagle okazuje się, że umiem się bić, że ludzie mnie lubią, za co im bardzo dziękuję, ale że ktoś mnie lubi, bo w szkole niekoniecznie tak było. Po prostu chodzi o to, już nie wchodząc w te szczegóły, że moje życie totalnie, diametralnie się zmieniło i to trochę tak, jakbym sobie je wyśnił. Naprawdę, trochę tak, jakbym sobie je wyśnił. Te rzeczy, które mnie spotykają, te wyjazdy, to wszystko. Mam mistrzostwo KSW, to po prostu jakieś jaja jakieś, rozumiesz? Jakby to jest sobie, tak, że nie możesz to uwierzyć za bardzo, czy co? Trochę nie mogę w to uwierzyć. Zbyt często spotykają jakieś rzeczy, które wydają się zbyt idealne. Rozumiesz? Jakbym sobie sam napisał scenariusz, jakbym chciał i dał je komuś, ktoś sobie zrobił z tego program i mi sadził to do głowy, a ja teraz leżę i śpię, więc sam nieraz o tym myślałem, o takiej jakby projekcji. Ale nie, no myślę, że nie, no chyba nie, no wiesz, no jakby tak było, to skąd mielibyśmy wiedzieć, czy tak jest, czy nie. Ale no jednak myślę, że nie. Może się nigdy nie dowiemy, nie? No może nie, może się nigdy nie dowiemy, kto wie. No, mam gdzieś mało cichą nadzieję, że po śmierci dowiemy się, co tu się dzieje. Ale jest to jedna z teorii. Jeszcze jak się interesuje tą mechaniką kwantową, tym całym kosmosem, tym cała ta teoria strun, no to nagle można dojść do wniosku, że są teorie a propos wieloświatów. I że teraz jednocześnie jesteśmy my, ale my wyzywający się, albo to jednocześnie my i że ja stąd wybiegłem, że jakieś inne ścieżki tego, co się wydarzyło. Naprawdę jest wiele, olbrzymie teorii. Nawet ostatnio gadałem właśnie z moim takim kumplem Damianem, że jest teoria według jakichś naukowców, tylko to jest też teoria, że tak naprawdę nie mamy wolnej woli. Że wszystko, nawet jeśli nam się wydaje, że to jest wolna wola, to i tak to jest uwarunkowane, jakby jest już to zaplanowane, już, to już tak naprawdę nie jest wolna wola w naszej głowie. No, wiele tych teorii może być, ale no, można byłoby się zamęczyć, jakby myślenie cały czas o tym i przeżywanie życia myśleniem o tym, że żyjemy w projekcji na przykład. To są teorie, tak naprawdę olbrzymią zagadką jest całe nasze życie. Tu się zgodzę. Kolejne pytanie, czy byłeś kiedyś na Woodstocku? Nie byłem na Woodstocku. Kiedyś, z jednej strony, cholera, znowu długie pytanie, zawsze ten, niestety, no ta... Kurde, nie chcę tutaj powiedzieć kontrowersyjnych rzeczy, ale... To nie mów, bo wiesz... Jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że tak powiem, to mam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że ludzie pomagają, że ostatecznie, nawet jeśli nie wszystkie te pieniądze trafią, gdzie powinny trafić, to... I tak jesteśmy na plus. Ostatecznie jesteśmy na plus, ale z drugiej strony pewien psychologia społeczna mi się nie podoba. To, że ludzie... Mieszkałem przez długi czas na Placu Konstytucji, miałem blisko metro i widziałem często takie stare babuszki chodziły tam,
pytając się, czy ktoś by mógł mi pomóc, czy kupić jakieś leki, czy coś do jedzenia. Nie chodzi, to nie były menele, które prosiły i świadome menele, które po co dzień mówią, że nie chcą na chleb, tylko chcą na flaszkę. Ale on szczery gość, za tą szczerość chyba mu dam 10 zł na tą flaszkę. Nie, to nie była taka sytuacja, tylko po prostu starsze jakieś babuszki chodziły. I ja jak patrzyłem na to, to nie widziałem, żeby co druga, co trzecia, co czwarta osoba, czy nawet co piąta zatrzymywała się i pomagała. Nie widziałem tego, a dużo tam, naprawdę dużo tam przebywałem przy tym metrze. A jak jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to co drugi, co trzeci ma te serduszko. Ma przyklejone, wrzuci 3 złote i chodzi z tym serduszkiem przez 2 tygodnie, póki samo nie zejdzie, żeby pokazać, patrzcie, jakim jestem człowiekiem o szlachetnym sercu. Patrzcie, widzicie, ale widzicie to? Patrzcie. I ja nie mówię teraz, że wszyscy tacy są, bo są ludzie, którzy pomagają i tu pomogą, i tu, i tam. Mają dobre serce i pomogą tu, rzucą tą kasę, chodzą z tym serduszkiem i oczywiście mają dobre serce i o takich nie mówię, ale mówię o takiej psychologii pewnej społecznej, żeby... Taki mus powstaje, troszeczkę nacisk, że musisz dać na tą, do tej puszki. Podsumuję to tak, to ktoś tak powiedział, że chwalenie się cnotą nie jest cnotą, tylko autoreklamą. I zostawiłbym to zdanie to w ten sposób. Nie byłem na Woodstocku, mimo że w sercu mam muzykę rockową, to jednak tam nie byłem. Chyba nie moje klimaty. Marian, czy będziesz chciał spróbować ayahuaski? Kiedyś na pewno będę chciał. Tak? Tak, tak. Ja bym się chyba bał, wiesz? Tak? Ogólnie wszystkie stany, w których nie do końca kontroluję świadomość moją i to, co się dzieje, to nie są stany, które lubię. Okay. Czyli nie lubię się napić tak, że tracę pamięć i nie wiem, co się dzieje. Nie zażywam substancji, po których, wiesz, jakoś, nie wiem, na przykład bałbym się spróbować kwasa. Większość moich znajomych mówi mi, że koniecznie raz w życiu trzeba spróbować. Ale ja się boję, autentycznie się boję. Teraz to już jestem chyba, wiesz, jak 20 lat to pewnie jeszcze bym, żegnaj, rozumiem, witaj, przygoda, nie? Ale teraz, słuchaj, bałbym się. A ayahuasca jednak jest też taka mocno duchowa, że tak powiem, wiesz. Możesz wejść w jakąś podróż. A to skoro tak mówisz, to znaczy, że coś tam głęboko może w tobie siedzieć, czego do końca nie... Może, ja nie wykluczam, nie? No ja nie będę ukrywał, a ayahuaski oczywiście jeszcze nigdy nie próbowałem, ale grzyby tam kilka razy próbowałem. I rzeczywiście grzyby, bo one działają na ta psylocybina. I to jest rzeczywiście tak, że jeśli ktoś ma w głowie jakieś pewne rzeczy, których do końca nie jest pewny, albo w nim siedzą i nawet sam do końca nie wie o tym gdzieś tam podświadomie, to gdzieś to może wyjść. Taki też mój dobry przyjaciel Karol, taki chłopaczek, co w Brazylii na co dzień mieszka, mocny czarny pas. On bardzo w tym temacie siedzi i mówił, że na przykład ludzie, którzy mogą mieć tendencję do schizofrenii, lepiej, żeby nie jedli tych grzybów, bo coś może to się, jakąś aktywację zrobić. Więc tak jak mówię, no te grzyby mogą, czy ogólnie te substancje mogą coś uaktywniać, coś, co w głowie u nas siedzi, ale też no, co potrafi chyba to nie, wiesz, nie czuję się tu zupełnie kompetentny, żeby na ten temat mówić, ale tak wydaje mi się, że z tego, co tam rozmawiałem z różnymi osobami, że to może też być nieraz dobre, no bo tak jak się mówi, jak się weźmie te grzyby, ta psylosybina, czy ten kwas, nie wiem, czy na podobnej zasadzie to działa, że jakby trochę u człowieka jakby ego topnieje. A wiem, że ego cholernie nas blokuje w wielu rzeczach. I wiele osób mówiło, że po tych grzybach potrafiło coś przepracować w głowie. Tak jakby dodatkowa perspektywa, coś, co ich jakby blokowało, po tych grzybach spojrzeli z innej perspektywy i potem jak już na drugi dzień już doszli, przestało to działać, to dalej siedziało im to w głowie i mieli rzeczywiście jakiś realny wpływ na zmiany w swoim życiu. Więc no, kto wie, też mówi się o tych dodatkowych, o tych dawkach, takich mikrodosing tak zwane, że nie bierze się tam 3 gramów, tylko 0,3. I to też pomaga, jeśli ktoś ma na przykład jakieś stany depresyjne, czy jakieś lękowe, że to, czy nawet jakiś problem z motywacją, jakimś takim humorem, no to związane właśnie ze stanami depresyjnymi, że to może działać i może pomagać. Ale no mówię, no ja to tak, to jest temat, w którym gdzieś coś usłyszałem od przyjaciół, od gdzieś przeczytałem, coś posłuchałem, ale no nie na tyle wiem, żeby tak konkretnie o tym mówić. Jak jesteśmy przy używkach, to jeszcze jest jedno pytanie. Czy marihuana zmieniła twoje podejście do życia? Jeśli tak, to jak bardzo? Uspokojenie myśli i tak dalej.
w podejście do życia, może nie tak bym to wyraził, że podejście do życia, ale takie coś, że rzeczywiście mnie trochę uspokaja, bo tak jak zawsze mówiłem, jedna z najgorszych moich wad, jaki wiem, że w sobie mam, to mam problem nieraz z nerwami. Jak się tak wkurzę, coś się odpalę, to jakiegoś potrafię prawie że szału dostać. I zauważyłem, że to mnie uspokaja. Że jak zapalę sobie to gdzieś, gdzie normalnie bym się już wkurzał, już bym się irytował, tak tu sobie myślę, że na spokojnie. Tylko wiadomo, jest to cienka granica. Bardzo. Bo nie po to mamy jakieś w sobie mechanizmy, żeby się wkurzyć, żeby pewne rzeczy się u nas zadziały, żeby tłumić to z kolei jaraniem, bo może też być taki stan, że zjarasz się i nagle wszystko jest dla ciebie, do wszystkiego podchodzisz na luzie, a za bardzo. Więc to też trzeba tak wypośrodkować. Ale myślę, że mi mogło to sporo dać, ale też nie wiem, na ile mi innych pewnych rzeczy zabrało. I czy zabrało? Wiesz, to jest pytanie. Nie jestem do końca tego pewny. To jest bardzo ciężkie pytanie, tak naprawdę. Marian, co sprawiło, że zainteresowałeś się twórczością Jordana Petersona? Z czego wynikają twoje poglądy polityczne i czy od zawsze takie miałeś? Wydaje mi się, że od zawsze. Już od małego miałem pewnego rodzaju poglądy, tylko to nie jest, że ja mówię, że od małego miałem prawicowe poglądy. I tak było i nie lubiłem czarnoskórych i homoseksualistów. Zupełnie nie na tym to polegało, a wręcz przeciwnie, nawet pamiętam w szkole, w liceum był chłopak, który wyszło coś tam, że się z jakimś gościem tam pocałował. I no był już w szkole, w klasie już miał przerąbane. Ale ja z tym gościem, zanim to wyszło, całkiem nie najgorszy kontakt nawiązałem. Nawet go polubiłem. I potem to wyszło, wszyscy się od niego odwrócili, a ja nie miałem w głowie, żeby od niego się odwracać. Nie mówię, że jakoś z nim super się afiszowałem i tam nie wiadomo co, ale nie odwróciłem się od niego. To na pewno. I nigdy mi to nie przeszkadzało. Kurde, to jest kolejny długi temat. Teraz wchodzimy. Ale można powiedzieć, że pewne rzeczy, które miałem w głowie, praktycznie miałem je od dziecka. Wiadomo, im człowiek starszy, tym coraz mądrzejszy i coraz głupszy jednocześnie, bo wiadomo, im więcej wiesz, tym coraz bardziej przetłaczać się, jak dużo się nie wie, ile tu pytań nagle wychodzi. Ale myślę, że kurde, no też związek ma to może z jakąś moją moralnością, która jest związana też z tym, że gdzieś mam tą wiarę w Boga, że gdzieś na końcu jest ten Bóg, ale nawet jakby nie było, to i tak chyba chciałbym przeżyć życie, jak to powiedzieć, że starając się być dobry i nie nadużywać życia, że na przykład wiem, że nie zostanę rozliczony, bo załóżmy, nie wierzę w Boga i wiem, że nie zostanę rozliczony z tego, że na przykład jestem bardzo rozwiązły. Nikt mnie za to nie rozliczy, mogę sobie robić, co chcę. Jak ktoś wierzy w Boga, no to go na przykład może blokować, no nie, żeby, bo wiadomo, że to nie jest mile widziane takie coś. Ale ja z kolei zawsze by mnie gdzieś moja moralność blokowała, że ta rozwiązłość będzie łączyła z tym, że mogę robić krzywdę innym dziewczynom. Nawet jeśli mi się wydaje, że nie zrobię jej krzywdy, bo ona sama chce, to i tak na dłuższą metę to może być dla niej wyniszczające, no bo nie będę z nią i może będę jednym z 10, czy 20, czy 30 gości, którzy ona się łatwo dała, a on to łatwo wykorzystał, rozumiesz? Mhm. I to, że ktoś nam na coś pozwala, to nie znaczy, że możemy sobie z tego bezkarnie skorzystać, bo nie robimy krzywdy tej drugiej osobie. Tylko nie jestem pewna, na ile ta też moja moralność się łączy z wiarą w Boga, bo może to jest podświadomie wszystko. Staram się zawsze tak uczciwie dojść myślami, co ja tak naprawdę uważam, czy to jest nieprzyblokowane czymś, ale kurde, sam do końca nigdy na końcu nie wiem. Więc Peterson, myślę, że naturalnie to nie jest było tak, że ja miałem konserwatywne, prawicowe myślenie i Peterson idealnie tu wjechał. Peterson raczej wszedł w momencie, kiedy ja może nie tyle nie miałem sprecyzowanego, bo mniej więcej już widziałem, gdzie moje jakby poglądy są i moje myślenie, ale jakby on idealnie wszedł, to poukładał to i jeszcze uwiarygodnił to. Bo jak na przykład z Korwinem jest ten problem, że nieraz powie rzeczy, które są kontrowersyjne,
jego wypowiedź ma 10 zdań, ale ludzie przede wszystkim zapamiętają to jedno zdanie, w którym padł ten kontrowersyjny dobór słów i na tym się przede wszystkim skupiają. I nieraz jego przekaz nie jest do końca taki, jakbym chciał. No i też nie jest, on też nie jest żadnym, on jest bardziej tak, można powiedzieć, politykiem. Nie jest psychologiem, nie ma dużych danych, na których może sobie bazować. A Peterson jest konkretnym psychologiem, przerobił wiele różnych sytuacji, studiował ludzką psychikę, ludzkie mechanizmy i przez to, że on właśnie ma taką wiedzę, jest taką typu osobą, sprawiło to, że uwiarygodnił jeszcze bardziej to, co ja wcześniej myślałem. Że nagle jest gościu prawdziwy intelektualista, ma to poparte konkretnymi, prawdziwymi danymi i swoim olbrzymim doświadczeniem. Więc myślę, że to chyba tak to można połączyć. I na przykład mam w głowie jeszcze taką myśl, że ludzie też widzą mnie, że jestem tak jakby konserwatywny, bardziej ta prawa strona, choć ja nie lubię o sobie mówić prawicy, bo nie chcę zaraz być wpieprzany w te półki. Wiesz co, ja to mówię to tak, że ja nie jestem ani prawica, ani lewica, jestem po prostu normalny, nie? Dokładnie. Też nie lubię się klasyfikować właśnie. Tak samo jak ty powiedziałeś, że jesteś introwertykiem, ja uważam, że jestem miksem totalnym, introwertyka, ekstrawertyka, okay. I to dużo zależy od mojego nastroju, tego jak się czuję i tak dalej, albo w środowisku, w którym przebywam nawet. Ale nie lubię takiego zamykania, szufladkowania, że wiesz... Że... Większość ludzi, jak czytałem, nie jest ani introwertyczna, ani ekstrawertyczna, jest mniej więcej pomiędzy. Trochę tego, trochę tego. I co? I im bardziej ktoś w stronę introwertyzmu i ekstrawertyzmu, tym coraz mniejsze na skali statystyk jest mniej tych ludzi. Że jest praktycznie bardzo mało takich totalnych introwertyków i totalnie mało totalnych ekstrawertyków. Im bliżej środka, tym coraz więcej ludzi się w tym układa. No ja akurat mogę o sobie powiedzieć, że jestem dosyć mocnym introwertykiem. No ja raczej introwertykiem niż ekstrawertykiem, ale jednak też pewne jakby cechy introwertyka się nie wykluczają, więc... Okej. Okay. Chciałem tylko dokończyć to, że był moment, w którym dałem wywiad a propos tego, co się dzieje na Ukrainie. I ktoś widziałem pod wywiadem komentarze, taki Marian fajny, prawicowy chłopak był, a tu jakieś gada bzdury na temat tego że szkoda, bo powiedziałem słowa, że zawodnicy rosyjscy powinni być wykluczeni raczej ze sportu, bo ze względu na to, co się dzieje. Ale ja tu nie podchodzę jako... Bo, i właśnie było, że Marian fajny kiedyś był prawicowy, a zaraz będzie z tęczą biegał, bo takie teksty. Ale to nie ma nic do lewicy ani do prawicy. Ja po prostu przede wszystkim dla mnie największą wartość, znaczy największą, olbrzymią wartość ma ludzkie życie. To jest chyba najważniejsze. I skoro jest wojna, jakiś jeden kraj najechał na drugi, ich tam mordują, to jest chyba najważniejsze, że tam umierają ludzie. Czy tak nie jest? Nie, no cholera, no chciałbym, żeby ktoś mnie może wyprowadził z błędu. Czy nie jest najważniejsze właśnie te ludzkie życie? A skoro ludzie są zabijani, to czy to nie jest ważniejsze niż to, żeby jakiś sobie zawodnik mógł wyjść i powalczyć sobie w klateczce? Czy taki kraj nie powinien być totalnie zbanowany, żeby się uspokoił? Jakkolwiek? Nie wiem, czy to by zatrzymało to, że zostanie zbanowany, czy by zatrzymało... Na pewno by pomogło, a na pewno nie zaszkodziło. Tak. Mogłoby, chyba by nie zaszkodziło, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. A z drugiej strony ci Ruscy... Ci ludzie, którzy rządzą, bo ja nie sądzę, żeby to był jedna osoba i Putin, tylko to wydaje mi się, że to mogą być osoby, o których nawet nie wiemy, nie znamy ich nazwisk i są wysoko, jeśli chodzi o pieniądze, o władzę, to tylko moja taka teoria, bo raczej nie sądzę, żeby to jedna osoba, jeden Putin, to wszystko Putin. Tylko wydaje mi się, że to może być tam dużo wiele więcej osób. Są teorie, że Putin jest tylko tak naprawdę wystawiony przez te służby, wiesz, KGB, stare, nie wiem, czy jak się teraz nazywa to, ale on wywodził się ze służb i gdzieś tam widziałem, czytałem teorię, chyba nawet całą książkę na ten temat, że on tak naprawdę jest tylko przedstawicielem tego całego właśnie ugrupowania, nie? No to ja nic nie wiem, ale tak myślę sobie na zdrowy rozsądek, że zazwyczaj za pewnymi rzeczami nie stoi jedna osoba, tylko... Zawsze ktoś jest w cieniu. Tak, tak, zawsze ktoś jest w cieniu, kto nie pokazuje swojej twarzy. I tak sobie myślę,
czy, no bo to są na pewno super inteligentni ludzie i oni pewnie zobaczyli różne ścieżki, co może się wydarzyć, że Ukraina czy będzie, czy postawi opór, czy nie, co, jak inne kraje do tego się ustosunkują. Nieraz wydaje mi się, że wszystko, co się dzieje, to jest gdzieś przewidziane, a przynajmniej która z tych ścieżek jest przewidziana, bo tam są na pewno jakieś super inteligentne głowy, które wiedzą mniej więcej, jakie jest prawdopodobieństwo na pewne rzeczy, które się wydarzą. Więc tak naprawdę nie jestem do końca pewny, czy to by coś dało, ale jednak przynajmniej gdzieś ta moralność, no bo to jest niesamowite, że sobie żyjemy dalej, już moda na mówienie o tym już się skończyła, a to dalej tam się dzieje, ci ludzie dalej umierają. No zaraz będzie rok, jak trwa ta wojna. Ale tak, a znowu też biorę pod uwagę, że jest też dużo rzeczy, które nie wiemy. Nie chcę też mówić kontrowersyjnych rzeczy, ale które nie wiemy po stronie rosyjskiej. Czy jest jakikolwiek powód, że oni to robią? Czy jest jakieś ich usprawiedliwienie? Czy jest jakikolwiek szansa, że to może być dobre? No nie wiem. No są teorie, że przecież Ukraina została w zasadzie przejęta przez Stany, tam powstała jakaś broń biologiczna. Aha. Putin niby napadł na Ukrainę, żeby skasować tą broń biologiczną zagrażającą jego narodowi. Wiesz, oni mogą sobie tak tłumaczyć. Może to jest prawda, może nie, no my tego nie wiemy. Właśnie o to chodzi. Najgorsze jest to, że czego nie wiemy i co... Ale to można byłoby przez całe życie nic faktycznie nie mówić, nie zrobić, bo jesteśmy zablokowani tego, czego nie wiemy. Po prostu ja wiem to, że dany kraj najechał drugi i tam umierają ludzie. Jacy to by nie byli, ludzie umierają ludzie, no bo nie wiem, niektórzy mogą mieć problem do Ukrainy, że to są Ukraińcy. Banderowcy. Banderowcy, a z kolei znowu słyszałem, to mnie niepokoi, że podobno... Idziesz do szkoły i uczysz się w Ukrainie, że ci banderowcy to są bohaterowie. Tak, ale wiesz dlaczego? To też jest bardzo skomplikowana sytuacja. Polecam w ogóle książkę Ci Ukraińcy Zychowicza. Bardzo fajnie tam jest przedstawiona i jak my byliśmy jako Polacy dla nich, jacy oni dla nas i to też właśnie jest dużo odcieni szarości, to nie jest czarno-białe. W ogóle Bandera to siedział wtedy w więzieniu, jak był Wołyń, gdzie większość ludzi mu przypisuje to w Polsce cały czas, że to Bandera tam dowodził, a wtedy był w ogóle zamknięty, nie wiem, czy w Polsce, czy w Niemczech, gdzie siedział w jakimś więzieniu. Natomiast no nie jest to takie czarno-białe, a oni są bohaterami dlatego też, że walczyli z Rosją, jednocześnie z Polską i Rosją. Dla Ukraińca walka z Rosją... Wiesz, tak, o co chodzi. Tak, to jak dla nas z Niemcami i z Rosją, tak można powiedzieć. To jest bohater. Tak samo polscy żołnierze wyklęci też, wiesz, są kontrowersje, ale oni walczyli z Niemcami, z Rosjanami, są bohaterami dla nas, nie? Właśnie, kurde, najgorsze jest to, że słyszymy tą historię, ale też zawsze do końca nie wiadomo, co jest prawda. Kto przekazuje tę historię? Wiesz, zwycięzca pisze historię, nie? Tak się mówi, dokładnie. Więc najgorsze jest to, wiesz, myślę, że mamy tyle przekłamań w historii świata i w historii ludzkości, że na pewno było jakieś plemię, które było uczciwe, zostało najechane przez to złe, a później w historii jest, że to tamci byli źli i w końcu zostali unicestwieni, wiesz. Może nie mamy... I 1000 lat później ty już nie rozkminiasz tego, jak było naprawdę, tylko bierzesz to za pewnik. Dokładnie. I może nie mamy po 70-80 lat, nie powiem, że przeżyliśmy nie wiadomo ile, mamy tam po te około 30 lat, ale jednak zobaczyli, widzimy to już, nie, że ludzie są omylni. Widzimy to na co dzień. Historia, której się w szkole uczyłeś, to też już nie jest taka do końca. Mówi się druga wojna, alianci dobrzy, naziści, Niemcy źli. Ja też czytałem dużo książek o zbrodniach jednych i drugich i to w ogóle się nie różniło od siebie, naprawdę. Okrucieństwo, skala okrucieństwa tego wszystkiego. No tak, no właśnie o tym... Ale alianci wygrali wojnę, więc jest przyjęte, że dobro wygrało ze złem. Na koniec zawsze dobro wygrywa złem. Właśnie cały czas mam w głowie to, że kurde, nie wiadomo co do końca była prawdą. Ludzie są omylni, ludzie przeinaczają. Tuszuje się pewna historia. Tak jak nawet ten słynny już, zaczęliśmy od tego, o głuchym telefonie. Że ja mówię ci jakąś rzecz, tylko od razu zakładam, że bądź pewny, że nie jestem pewny, czy to jest prawda. I wiesz, i ten głuchy telefon cały czas jest. Miałem kiedyś taki eksperyment na studiach. Sprawa właśnie, że ileś osób wyszło przed salę i jednej osobie została przekazana wersja zdarzeń, to chodziło o pole mokotowskie, że tam kilku dresów zaczepiło kogoś, tam bo to sprawa karna była, wiesz. No i druga osoba już dodała, że to byli kibice. Trzecia dodała, że to już byli kibice Legii. Wiesz, o co chodzi? I po 5 osobach, której reszta sali siedziała, słuchała. Wchodziła jedna osoba, która miała usłyszała historię. Wchodziła druga osoba, ta osoba przekazywała jej historię, po czym wychodziła, czy tam zostawała na trybunach, już nie pamiętam. Później ta osoba przekazywała drugą historię. I mówię ci, na końcu jedna dziewczyna, w sumie pamiętam, że
tą historię przedstawia całkiem inaczej. Ona wszystko totalnie pozmieniała, nie wiem, czy celowo, czy spanikowała, czy tak zapamiętała, wiesz, o co chodzi, stres może. I to była całkiem inna historia. Tak, to już nic, po pięciu wersjach to w ogóle nie trzymało się tego, co zostało. Na końcu był tekst pierwotny pokazany i... Dokładnie. Też jak byłem mały, to kiedyś na Discovery widziałem też dokument a propos tego, że zrobili też takie eksperymenty, że ludzie przechodzili i specjalnie jakąś zaaranżowali jakąś sytuację, jakieś goście, jakieś w maskach, takich jakby jakieś, taka broń chemiczna była. I oni przechodzili i widzieli kątem oka i potem było jakby takie zeznania co widzieli. I normalnie tak się potrafiło różnić to, co ludzie widzieli, więc po prostu wiemy to, że ludzie są nieomylni. I to jest najgorsze, że czytamy historię, a tak naprawdę człowiek nie wie, czy to jest prawda, czy nie, a może totalna prawda, ale skąd wiadomo? Wiesz, no z tym jest problem. Więc to, podsumowując, co chciałem powiedzieć, po prostu jak wyraziłem się tak jakby współczucie, że tam ludzie umierają, to zaraz wyszło, że jestem lewakiem. To co to ma do lewactwa? Wierzę w Boga, wierzę, że nie można zabijać i tym się sugeruje. I co, i to oznacza, że jestem lewakiem? Wiesz, teraz każdemu chcą przypiąć jakąś ideologię. Skróty myślowe, żeby łatwiej go wsadzić do swojej małej półeczki w głowie. Zaszoflotkować trochę, nie? Musimy kończyć, Marian, drodzy widzowie. No już, to zleciało moment. Także może jeszcze kiedyś Marian nas tutaj odwiedzi i nagramy jeszcze raz. Mam dla ciebie mały upominek. Akurat wiem, że ty nie jesteś zbytnim fanem czapek. Ale takiej na pewno jeszcze nie masz. Czapeczka. Albo takiej. Albo takiej. A taki stalowy? Miałeś okazję z nami kiedyś współpracować, także firmę znasz. Czarna. Dziękuję bardzo. No, także szanowni państwo, Marian Ziółkowski był moim gościem. Mam nadzieję, że się rozkminki dzisiejsze podobały. Bardzo przyjemnie spędzony czas z mojej strony. Dziękuję ci za wzięcie udziału. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że zawsze gdzieś o mnie pamiętasz i że jestem w twoich oczach ciekawym rozmówcą. To dla mnie też się bardzo liczę, bo tak jak mówię, były czasy, gdzie raczej nikt nie chciał mnie słuchać. Więc naprawdę, bardzo dziękuję. Także szanowni państwo, do zobaczenia.